Otwieram 67. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych. Na sesji obecnych jest 14 radnych. Czworo radnych usprawiedliwiło swoją nieobecność, w tym jedna osoba się spóźni. Co do nieobecności pozostałych radnych, nie mam wiedzy, nie usprawiedliwili. Witam serdecznie panie i panów radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Witam burmistrza miasta, pana Piotra Petrykowskiego. Witam zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Heśmiana. Witam pana sekretarza, witam pana skarbnika. Witam kierowników wydziałów, witam prezesów spółek. Witam przedstawicieli szkół oraz wszystkich obecnych na sali, w tym media. Porządek obrad panie i panowie radni otrzymali w przypisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, jeśli nie ma, stwierdzam, że porządek obrad został przez Wysoką Radę przyjęty. Dla porządku informuję, że obecnych jest już 15 radnych. Ale przygłosujemy jeszcze raz, albo logujemy się. Co? Logujemy się jeszcze raz. No, logujemy jeszcze raz. Proszę jeszcze raz się zalogować. Dobrze. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Jesteśmy w punkcie trzecim. Przyjęcie protokołów z obrad 65. 66. sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 statutu miasta protokoły były do wglądu w biurze rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożone przy liście obecności. Pytam państwa, czy są uwagi do tychże protokołów. Jeśli nie, stwierdzam, że wyżej wymienione protokoły rada przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. Informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę panie burmistrzu, oddaję panu głos. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, zgromadzeni goście, pracownicy oraz mieszkańcy Bartoszyc i świata. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnej to jest od 1 kwietnia bieżącego roku do 26 kwietnia. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa Placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach. Po wczorajszej Radzie Budowy uczestniczy we wszystkich. One się odbywają cyklicznie, średnio co 2 tygodnie. Zakres zaawansowania prac jest naprawdę bardzo dobry. Wyprzedzamy pewne terminy. Liczę na to, że tak też będzie. I do końca lutego następnego roku będziemy mogli powiedzieć, że amfiteatr i całość tych założeń, które są określone przy przebudowie, będzie zrealizowane. Budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Rozpoczynają się za chwilę odbiory kolumbarium. Przebudowa ulicy Andersa. A za chwilę będzie wejście na budowę, projektowanie jest kończone. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. 6 kwietnia 2023 roku odbył się przetarg na dzierżawę terenu pod lokalizację dwóch ogródków gastronomicznych na Placu Konstytucji 3 maja. Umowy dzierżawy zostały zawarte z firmami, które jako jedyne zgłosiły się do przetargu, każde na oddzielne miejsce, Bazyliszek Rozalia Puzewicz oraz Hillman spółka ZOO. Nie wpłynęły zgłoszenia osób zainteresowanych dzierżawą terenu pod ogródki gastronomiczne przy ulicy Kowali Ofiar Oświęcimia. Więc pewnie odstąpimy już w najbliższym czasie od próby zgłaszania pod dzierżawę. Wydział Techniczno-Komunalny. Do dnia 20 kwietnia bieżącego roku sprzedano 287,5 tony węgla. Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie obowiązuje do dnia 30 kwietnia. Do wnioskodawców wysłano zawiadomienia o zakończeniu sprzedaży. Zakupiono nowe urządzenie wioślarz do siłowni zewnętrznej przy ulicy Kęczyńskiej. Dostarczono 41 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego po złożeniu oświadczeń na dzień 20 kwietnia dopisano i naliczono opłaty za dodatkowe 7 osób. Jak widzicie państwo, na 41,7 to całkiem duży odsetek osób, które nie do końca wykazywały
się znajomością prawa i przepisów u nas. No teraz już będą bardziej, myślę, uważać. I to jest taka przestroga dla wszystkich, którzy ukrywają osoby, bo w sytuacji, w której znajdujemy taką osobę, która jest wpisana, niedopisana, a mamy pewność, że ona jest niedopisana od kilku miesięcy, pewne kary idą wstecz i opłaty wsteczne. Przeprowadzono postępowania w formie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu 4 sztuk toalet przenośnych na okres od 14 kwietnia do 13 października bieżącego roku. Wybrano ofertę firmy M-Toilet. Już te toalety oczywiście stoją. Zieleń miejska. Rozpoczęto pozimowe sprzątanie miasta. Uprzątnięto ulicę Bema, Robotniczą, Plac Zwycięstwa, Strzeleckiego, Rzeźników, Cynkową, Cichą, Kowali, Szewców, Kopernika, Mazurską, Plac Wolności, Ofiar Oświęcimia, Rynkowa, Wajdy, Witosa, Wojska Polskiego, PCK. Widzę coś jeszcze więcej, ale tutaj nie jest całość chyba ulic. Drodzy Państwo, te ulice są sprzątane sukcesywnie, wielokrotnie. Państwo się już spotkali również w godzinach nocnych, aby móc mniej zakłócać albo mniej kurzyć pojazdy, bo jednak mimo wszystko ten piach jest w większości ręcznie zbierany, aby tego kurzenia było mniej, bo jakby mechanicznie przejechała cała maszyna, to tumany byłyby takie, że żeby nie pytać. Mimo wszystko w tym okresie zimowym sypania było sporo, bo mieliśmy kilka nawałnic śniegowych i trzeba było reagować dość mocno. Nasadzono bratki na napisie Bartoszyce przy ulicy Bohaterów Warszawy oraz na rondach wojewódzkich. 21 kwietnia zorganizowano akcję Sprzątanie Świata z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. W akcji zaangażowanych było około 1500 osób. Dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, SDS, Starostwo Powiatowe, SION, Sanepid, ZUS, Uniwersytet Trzeciego Wieku, COWiK, Lokum, Polar, Wody Polskie, SOSW, Weterynaria oraz pracownicy Urzędu Miasta. Serdeczne podziękowania oczywiście dla wszystkich, którzy uczestniczyli, bo zbiórka okazała się, bo taka była, 3600 kg odpadów. A co jest ważne, udało nam się zorganizować ją wreszcie w sposób dość precyzyjny, czyli razem z segregacją. Więc szliśmy w trójki, w czwórki, każdy miał worek innego koloru, oddzielnie szkło, oddzielnie plastiki, metal i odpady zmieszane. No papier w większości, jeżeli się znajdują, się nie nadaje tak naprawdę dość do przetwórki, więc trafia do zmieszanych. Było oczywiście trochę gabarytów, które były też odbierane. No niestety dalej śmiecimy. Dużo tych śmieci jest, zwłaszcza, że możemy porównać. Mieliśmy akcję jakąś z poprzedniego roku i widać, które śmieci są świeże, tak? Więc tutaj uczulam mieszkańców, aby sprzątali po sobie, to jest po pierwsze, wynosili tam, gdzie powinni wynosić, bo już informuję, że od dzisiaj pojawiają się na ulicach Bartoszyc fotopułapki. Na razie 3, docelowo może być ich więcej. A jeszcze poinformuję, że poza fotopułapkami pojawią się straszaki, więc nikt nie będzie wiedział, gdzie tak naprawdę, jeżeli nawet zauważy, że wisi coś na tym, to nie będzie świadomy tego, czy akurat go nie nagrywamy. Więc, a nie będziemy informować, gdzie one wiszą, bo wiem, że one mogą być zauważalne w pewnym momencie. Będzie to dość sukcesywnie przestawiane. Jak się okaże, jest to skuteczne, dokupimy pewnie fotopułapek jeszcze, aby ścigać tych, co śmiecą, co niszczą, co dewastują. Ale tu właśnie chciałbym podziękować za współorganizację Bartko, Zukowi, ZGO, Nadleśnictwu Bartoszyce, bardzo serdecznie Wodom Polskim, bo po raz pierwszy z Wodami Polskimi również była sprzątana Łyna i brzegi Łyny. Napracowali się naprawdę, widać to było, bo mieliśmy później króciutkie spotkanie podsumowujące i widać było, że też jako ostatnia ekipa dotarła, więc pracy mieli mnóstwo. 20. Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej oraz jeszcze raz wszystkim uczestnikom za wspólną, bardzo dobrą akcję, na szczęście przy pięknej pogodzie. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Przygotowano 24 umowy dotacyjne z zakresu powszechniania sportu, kultury oraz pomocy społecznej na 2023 rok. W okresie sprawozdawczym przyjęto 62 wnioski dotyczące Karty Dużej Rodziny oraz 33 warmińsko-mazurskiej Karty Seniora. Jak widać, tych kart jest nadal wydawanych dużo. Ogłoszono konsultacje społeczne dotyczące projektu statutu Bartoszyckiej Rady Senioralnej. Uwagi można składać do 10 maja bieżącego roku. Wydział Kultury i Sportu. Wybrano, rozdystrybuowano kolejny bezpłatny biuletyn informacyjny Bartoszyce Miasto Trzech Kultur wraz z materiałami edukacyjnymi program Czyste Powietrze.
wsparto organizację 8 edycji pływania morsów na rzece Łynie, którego organizatorem był Bartoszycki Klub Morsów Polar. Wiem, że piękna impreza, cieszę się bardzo, że też duża frekwencja. Wiem również, że Polar w tym czasie jeszcze przed też posprzątał trochę brzegi Łyny. Frekwencja dobra, pogoda może mniej sprzyjająca, bo w tym samym czasie odbywał się motocross. Też miałem przyjemność uczestniczyć. Tu gratuluję dla klubu motocyklowego Wiraż za wspaniałą współpracę, też wspaniałą oprawę. Też impreza się zrobiła dwudniowa z jednodniowej. Naprawdę szacunek dla naszych klubów za te działania, bo miło było być tam, gdzie ja byłem, ale wiem, że wiele osób z przyjemnością uczestniczyło również przy Łynie. Trochę to nam się zazębiają czasami te wspaniałe akcje, no ale frekwencja i tu dopisywała, tak jak mówię, mimo niesprzyjającej aurze. Wydział koordynuje obchody Bartoszyckiego Tygodnia Patriotycznego, którego program trwać będzie od dzisiaj do 8 maja. W tym czasie organizowane będą imprezy sportowo-rekreacyjne, wydarzenia plenerowe oraz koncerty. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest na stronach internetowych oraz na plakatach. Pracownicy Wydziału wspierają organizację. Finału Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej, które rozpoczęły się właśnie w tym momencie i będą trwać do 30 kwietnia, czyli mecze finałowe i dekoracja zawodniczek odbędzie się w niedzielę. Natomiast zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie już od dzisiaj, kto ma czas, do naszej hali, do dużej hali przy ulicy Słowackiego, bo warto, naprawdę warto popatrzeć. W tamtym roku mieliśmy okazję oglądać chłopców i mężczyzn, w tym roku dziewczynki, zobaczyć, jaki to jest poziom. A ja też zachęcam osoby, które są zainteresowane siatkówką albo myślą o siatkówce, mówię też o młodych, o dzieciach, o młodzieży. Warto zobaczyć, warto pomyśleć, może wstąpić do któregoś z klubów bartoszyckich, które się zajmują siatkówką. Mamy dobrych trenerów, a popatrzeć na tą jakość najwyższą. Również pracownicy wspierają organizację finału Mistrzostw Polski Masters w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, które odbędą się w dniach 10-11 czerwca, czyli po dniach Bartoszyc, weekend. Oprócz samorządu miasta Bartoszyce organizację tego wydarzenia wspiera gmina Bartoszyce, powiat bartoszycki, miasto i gmina Korsze oraz 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana. Też się szykuje świetna feta, z tym, że tu już udział jest tak zwanych mastersów, czyli osób dorosłych, w pełni dorosłych. Panie są powyżej 30, chyba 3 czy 5 roku życia, mężczyźni 35, 45, a nawet 55 plus. Więc, że tak powiem, zabijacy po 50 na boisku piłki ręcznej to jest efekt czasami murowanej kontuzji. Okazuje się, że tych kontuzji jest bardzo mało, mimo bardzo twardej walki. Trwają prace nad przystąpieniem do projektu Aktywne Miasta. Jego inicjatorem jest miasto Bydgoszcz. To rowerowa rywalizacja pomiędzy miastami z całej Polski. Trasy i długości pokonanych kilometrów przez mieszkańców mierzyć będzie specjalna, bezpłatna aplikacja. Niedługo do niej będzie dostęp. W rywalizacji liczyć się będzie suma przejechanych kilometrów przez mieszkańców danego miasta. Szczegóły już wkrótce na stronie bartoszyce.pl. Zachęcamy do udziału. Warto się pobawić, warto też dla własnej kondycji i przyjemności porywalizować. Trwają prace nad wdrożeniem 6 nowych serwisów internetowych dla miasta oraz jednostek organizacyjnych. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Przygotowano 14 umów o realizację zadania publicznego w zakresie realizacji miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. Złożono sprawozdanie PARPA D1 działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2022 roku. Sporządzono i przekazano do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie roczną informację o zrealizowanych w ubiegłym roku zadaniach w zakresie zdrowia publicznego. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 24 marca do 20 kwietnia bieżącego roku zarejestrowano 37 urodzeń i 47 zgonów oraz nadano numer PESEL 4 obywatelom Ukrainy. Tu się na chwilę zatrzymam i trochę wykroczę poza zakres informacji, ale jest to oczywiście informacja z pracy burmistrza, więc mogę to zrobić. Drodzy Państwo, miałem okazję się spotkać wczoraj, czy przedwczoraj, z panem dyrektorem szpitala powiatowego, Sławomiry Wójcikiem, i panią doktor Kamińską, jak się nie mylę, zastępcą pana dyrektora.
Drodzy Państwo, sytuacja w szpitalach ogólnie jest ciężka. Dlaczego w tym temacie się zatrzymałem? Bo tu jest informacja o zarejestrowanych urodzeniach. Urodzeń jest co prawda coraz mniej na naszym terenie, ale też z tego względu, że sieć szpitali w tym momencie działa dość specyficznie i są likwidowane w poszczególnych placówkach oddziały ginekologiczno-położnicze. Tu apeluję do wszystkich Państwa o to, abyście naciskali, jeżeli macie dostęp do parlamentarzystów, a myślę, że spróbujemy taką akcję wspólnie zrobić, aby taki oddział nie został zamknięty również w Bartoszycach. Bo do tego niestety to wszystko prowadzi. Najbliższy oddział poza Bartoszycami obecnie to jest Elbląg, jeszcze dogorywające Giżycko, Ełk i Olsztyn. Lidzbark też już nie posiada miejsca, w którym można rodzić dzieci. Zaczyna się robić, powiem szczerze, tragedia. Nasz oddział oczywiście potrzebuje remontu i to dość generalnego. I nie apeluję oczywiście o pieniądze do samorządu, których nie posiadamy my jako miasto w tym momencie, też mamy napięty budżet i w ten sposób też rozmawialiśmy z panem dyrektorem. Natomiast mówię, każdy, kto ma jakiekolwiek możliwości kontaktu właśnie z parlamentarzystami, dostęp do wojewody, ja też swoje tematy będę uruchamiał, czy dostęp do marszałków. Spróbujemy zrobić w Bartoszycach debatę wspólną na ten temat. I to nie jest debata związana tylko z powiatem bartoszyckim, bo z naszego szpitala przy urodzeniach korzystają również ościenne powiaty, aby ten szpital miał nadal ginekologię i położnictwo. Nie wyobrażam sobie, że bartoszyczanie, ludzie z powiatu bartoszyckiego będą jeździć i mieć możliwość rodzenia w Elblągu, w Olsztynie lub w Ełku. To nie jest, załóżmy, dochodowy obecnie ze względu na małą ilość urodzeń oddział, ale jest on niezbędnie ważny, bo po tym oddziale, jeżeli taki padnie, również skończy się oddział dla dzieci. Więc nie będzie można nawet dzieci przyjmować, bo nie będzie specjalistów od tego, które często specjalistki pracują i w tym oddziale, i w tym oddziale. Jest to trudna sytuacja. Ja spotkam się w tym temacie z panem starostą, spotkam się też z osobami, którymi można, ale spróbujemy zrobić ogólną debatę, myślę, że na kilka powiatów. Zapraszam państwa, tych, którzy są zainteresowani, do uczestnictwa w tej debacie. Na dniach poinformuję wszystkich państwa, kiedy się to odbędzie, abyśmy mogli wspólnymi siłami naciskać na to, aby ten oddział pozostał. Uważam, że jest niezbędny dla naszego szpitala, a zwłaszcza dla mieszkańców. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 80 wykroczeń, w tym 44 porządkowe i 36 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 31 przypadków naruszeń przepisów prawa. Materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 3 razy firma utylizacyjna zabezpieczała padłe zwierzęta. 18 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników należących do ich posesji. Ustalono 2 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. 5 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego. Strażnicy miejscy pomagali przy ustalaniu zamieszkania mężczyzn wzywanych na kwalifikację wojskową oraz przy weryfikacji faktycznego zamieszkiwania dzieci zgłaszanych do bartoszyckich przedszkoli. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Strażnicy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20, soboty w godzinach 8.15, w sumie 22 służby patrolowe. Strażnicy podczas pełnienia służby monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 10 osób. Zakład Usług Komunalnych. Załatano dziurę w nawierzchni drogi bitumicznej ulica Piłsudskiego. Wykonano remont bieżący pomostów pływających i dostarczono na przystań ulicy Jagiellończyka. Ustawiano 4 kosze uliczne w ciągu pierwszym drogi wojewódzkiej od nowego mostu do drogi na Górowo i Ławeckie. Wykonano wykopy oraz ułożono rury osłonowe do wciągnięcia kabli na terenie Parku Elizabeth. Dotyczy to monitoringu, o którym już wspominałem. W międzyczasie ZGO kosi skarpy już od torów ulicy Nowowiejskiego do mostu kolejowego. Na to mieliśmy zgodę, za chwilę będzie porozumienie na utrzymanie czystości tej zieleni. Drugą część od mostu
kolejowego w stronę wiaduktu, ulica, ja się mylę, Drzewna, tamte okolice. Nie, wiadukt jest pod Nasnyka? Nie. Drzewna. Orzeszkowa, Drzewna, jakoś tak. To tam, Grotoroweckiego to wcześniej, to tamtą część będzie sprzątać i wykaszać PKP. W okolicach jesieni, również nastąpi przegląd drzew. Wreszcie usunięte zostaną te starodrzewia leżące i te martwe drzewo, które cały czas tam straszy, że może się złamać gałąź i komuś na głowę spaść. Umowa będzie prawdopodobnie, porozumienie będzie wieloletnie. Naprawdę rozmowy toczyły się w bardzo dobrej atmosferze. Przy okazji nawiązaliśmy kontakty związane ze współpracą na temat odbioru różnych odpadów i możliwe, że nasze spółki, już nie mówię, że nasza spółka, bo nasza nie ma do tego uprawnień, jeżeli chodzi na przykład o popiół i tak dalej, ale możliwe, że również trafi do nas azbest z PKP, bo takie rozmowy już rozpoczęliśmy, czyli przy jednej rozmowie może się okazać, że kilka złotych też do Bartoszyc, do przedsiębiorstw płynie. Aha, tu byliśmy. Jeżeli chodzi o pozostałe kosze na odpady, po przeglądzie tych i po założeniu monitoringu już na terenie Parku Elizabeth i po stronie Serduszka, tam będzie wymiana koszy na odpady i część koszy też na zasadzie odległość 50-60 metrów pomiędzy do 100 będziemy próbować uzupełniać w mieście tam, gdzie ich brakuje, jeżeli nam wystarczy tych koszy. Dobrze, wykonano prace porządkowe na i wokół cmentarzy komunalnych. 14 kwietnia zakończono pracę przy utwardzaniu terenu pod miejsca parkingowe przed cmentarzem komunalnym ulica Leśna. Ustawiono ławkę na przystanku komunikacji miejskiej ulica Leśna. Uprzątnięto tereny przeznaczone do sprzedaży ulica Grota Raweckiego oraz ulica Kajki. Ustawiono scenę plenerową na placu Konstytucji 3 Maja. Zamontowano deszczownię na deptaku, fontanny na placu Konstytucji 3 Maja oraz przy placu Zabaw ulica Bohaterów Monte Casino. Właściwie zamontowano fontannę, no, odkryto, poczyszczono, a ona za chwilę będzie już działać. Chcieliśmy to uruchomić już na majówkę, ale również ze względu na to, że rozpoczęły się mistrzostwa i fajnie, aby ta wizualizacja miejsca w jakikolwiek sposób przyciągała. Co jest fajne i to oczywiście nie traktuję tego kryptoreklamy, ale jedno ze stoisk już się rozstawia, więc pojawiły się oczywiście parasole. Urządzenia również zamontowano treningowe, wioślarz na siłowni zewnętrznej ulica Kęczyńska. Udekorowano miasto z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. ZUK wspomaga organizację Mistrzostw Polski Północnej w motokrosie, 8 pływania morsów w rzece Łynie oraz akcję Sprzątanie Świata. W ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce pracowały 4 osoby skazane, przepracowując łącznie 131 roboczo godzin. Niektórym z tych państwa podziękuję, bo potrafią solidnie pracować, innym mniej. Zespół administracyjny oświaty. Odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Bartoszycach. Złożono jedną ofertę. Kandydatką na stanowisko dyrektora na następną 5-letnią kadencję została pani Anna Jotko. Decyzję podejmę po weekendzie majowym. Przeglądam dokumentację. W związku z trwającą rekrutacją opublikowano listy dzieci zakwalifikowanych od 1 września do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do klas pierwszych szkół podstawowych. Na 174 wolne miejsca w publicznych przedszkolach złożono 143 wnioski. Widać działanie już przedszkola niepublicznego, nas to odciąża. Co prawda w ciągu roku często bywało tak, że odmawialiśmy rodzicom, a również rodzicom z gminy, dostępu do naszych przedszkoli. W tym momencie będziemy mieli możliwość udostępnienia takich miejsc, ale to na spokojnie. Tu w tym momencie nie mówię, że proszę składać wnioski, bo będzie jeszcze powtórna rekrutacja, bo wiadomo, że część mogła się zapomnieć albo nie zdążyć złożyć wniosku elektronicznie, może się okazać, że tych miejsc naprawdę jest mniej. Przyjęto wszystkie dzieci 3-letnie. 9 dzieci starszych nie zostało zakwalifikowanych do wskazanych we wnioskach przedszkoli. W maju rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkoli zostaną zaproponowane miejsca w innych przedszkolach. Do 5 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 115 miejsc zgłoszono 88 dzieci. W szkołach podstawowych pozostanie 11 oddziałów klas pierwszych. To jest istotne. Po 3 oddziały, szkoła podstawowa nr 1 i szkoła podstawowa nr 3. Po 2 oddziały, szkoła podstawowa nr 4 i szkoła podstawowa nr 7.
oraz jeden oddział Szkoła Podstawowa nr 8. Do klas pierwszych na 270 wolnych miejsc zgłoszono 220 dzieci. Więc też są miejsca. Trafiliśmy chyba w ten okres niżu pomiędzy wyżem. No pytanie, jak on będzie długotrwały i na ile jeszcze zapominalscy będą zgłaszać dzieci. Rekrutacja, że tak powiem, dodatkowa uzupełnienia trwa. Z tym, że jest ona o tyle utrudniona, jeżeli są już oddziały i one się zapełnią, no to będziemy kierować też do innych szkół, żeby nie było, że ktoś bardzo chce do innej szkoły, akurat tej, z innego obwodu, to dostanie się do tej szkoły. No może być problematyczne, jeżeli, bo takie załóżmy mogą być założenia do siódemki, w siódemce mamy. Ile, panie dyrektorze, obecnie? 400, chyba 5 czy 6 osób przyjętych, a miejsc w klasach jest 50. Czyli rezerwa jest naprawdę nieduża, tak? Więc tak mówię, jeżeli chodzi o siódemkę, pozostałe mają jeszcze w miarę. Dobrze. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Na terenie MOPS odbyło się 6 spotkań grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Asystenci rodziny realizują usługi wspierające w 50 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Z usług w schronisku dla osób bezdomnych skorzystały łącznie 34 osoby, w tym 13 osób spoza gminy miejskiej Bartoszyce. W ramach działalności Dziennego Domu Senior Plus uczestnicy korzystali m.in. z zajęć rękodzielniczych, usprawniających, komputerowych. Odbyły się 3 spotkania klubu seniora. W ramach projektu Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają 2 realizowano działania dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz prowadzono zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyły się 4 spotkania o charakterze stałym i 4 okazjonalne. W oparciu o ustawę o dodatku węglowym wypłacono 27 tysięcy złotych dla 9 gospodarstw domowych. W ramach wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wypłacono 4 tysiące na rzecz 4 gospodarstw domowych. W zakresie dodatku elektrycznego przyznano 21 dodatków na łączną kwotę 23 500 zł. W zakresie refundacji podatku VAT za dostarczone w 2023 roku paliwa gazowe od 25 stycznia przyznano 35 refundacji na kwotę 3899,36 zł. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, mówię o niej w skrócie, w okresie od 17 marca poprzedniego roku do chwili obecnej wypłacono łącznie 784 317,32 zł przysługujących świadczeń. Co jest istotne, te pieniądze są w obrocie w mieście. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w których uczestniczy 5 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach bieżącej działalności merytorycznej pracownicy biorą udział w cyklu szkoleń pod nazwą Trening Umiejętności Społecznych i Emocjonalnych. Praca terapeutyczna obejmowała realizację bieżących treningów i zajęć rękodzielniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych, wynikających z planu wspierającego aktywizującego. Dodatkowo uczestnicy SDS mieli możliwość wzięcia udziału w działaniach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym. W minionym okresie odbyło się 13 inicjatyw, m.in. śniadanie wielkanocne, warsztaty z komunikacji przeznaczonej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, praktyczne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy oraz terapeuci włączyli się w lokalną akcję sprzątania świata organizowaną przez Urząd Miasta Bartoszyce, a w ramach Miesiąca Autyzmu w biegu solidarności z osobami ASD. Na tym informacja zakończona. Państwu również przedstawiamy w dokumentacji 19 zarządzeń, które zostały ogłoszone w tym okresie. Dziękuję serdecznie. Proszę o ewentualne pytania. Dziękuję bardzo. Dla porządku informuję, że obecnych na sali jest 18 radnych. Proszę bardzo, pytania do informacji. Pan radny Puszko, później pan radny Rydziński. Szanowni Państwo, ja mam tutaj 2 pytania. Bardzo się cieszę, że w naszym mieście odbywają się Mistrzostwa Polski i jestem jak najbardziej za organizacją takich imprez. No, ale muszę zadać to pytanie, bo o zadanie tego pytania prosili mnie mieszkańcy Bartoszyc. Chcielibyśmy się dowiedzieć po prostu, jaki jest koszt organizacji tak dużej imprezy. Czy pan burmistrz posiada właśnie wiedzę na temat właśnie tych kwestii finansowych? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie właśnie dotyczące kosztu wydania biuletynu informacyjnego Miasto Trzech Kultur. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Dziedziński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Mam dwa pytania. Jedno dotyczy budowy kolumbarium przy ulicy Leśnej. Pan Burmistrz powiedział, że wykonawca zgłosił już gotowość odbioru tego kolumbarium. Mam pytanie, czy będzie wykonana w najbliższym czasie, czy jest przewidywana w przyszłym roku na przykład wykonanie drogi dojazdowej do tego kolumbarium od ulicy Leśnej, bo w tej chwili chyba jest tam dojście tylko przez teren cmentarza do tego kolumbarium, natomiast dojścia od ulicy Leśnej nie ma żadnego, ani chodnika, ani ulicy. Czy jest przewidywane zrobienie tam drogi? Jeżeli tak, to w jakim terminie? I drugie pytanie dotyczy budżetu obywatelskiego, bo tutaj w informacji nie znalazło się z działalności burmistrza informacji odnośnie budżetu obywatelskiego. Czy jest już przewidziany jakiś termin ogłoszenia tego konkursu, czy nie? Dziękuję. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Panowie burmistrzowie, szanowni państwo, tutaj kolega zadał pytanie odnośnie kosztu wydawania biuletynu informacyjnego Bartoszyce, Miasto Trzech Kultur. A ja tylko zapytam, gdzie jest ten biuletyn dystrybuowany, ale to też jakby, czy do wszystkich mieszkańców dociera? Podobnie nie dociera. Nie dociera. Dobrze. Prosimy o zgłoszenie, tylko nie dociera. Dobrze, dobrze, dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, pani radna Adamczyk, później pani radna Binięta. Szanowni państwo, ja mam pytanie do pana burmistrza. Ile osób złożyło ofertę na dyrektora Domu Kultury i co było głównym kryterium? Proszę bardzo, pani radna Binięta. Szanowni państwo, ja chciałam się dowiedzieć czegoś więcej na temat projektu Aktywne Miasta. Czytamy, pan burmistrz przeczytał, że trwają prace nad przystąpieniem do tego projektu, więc chcemy takie akcje złożyć jako miasto, ale co tutaj, ja też czytam, że na stronie www naszego miasta możemy więcej informacji uzyskać. Natomiast to, co nam tutaj podano, informacja jest taka, że mamy rywalizować z miastami większymi, takim jak Bydgoszcz, który jest inicjatorem akcji, jeśli chodzi o przejechane kilometry na rowerze przez mieszkańców danego miasta. No to tak sobie myślę, nie mamy szans już na wstępie, zanim przystąpimy do takiego projektu. Więc może moje pytanie jest takie, co nam ten akces do projektu da, oprócz satysfakcji mieszkańców, że będziemy sobie jeździć na rowerach, ale też czy to jest jakaś wymierna korzyść, czy to jest jakaś wymierna korzyść, czy chodzi tylko po prostu o nasz wizerunek, o promocję miasta? Dziękuję. I może jeszcze, to pani już skończyła, pan radny Lipiejko i wtedy pan burmistrz się odniesie. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do dwóch, odnośnie do dwóch inwestycji, czyli przebudowa ulicy Andersa. Słyszałem, że jest na etapie jeszcze projektowania, do kiedy to potrwa i czy tam już jest daleko. I druga sprawa, jeszcze tam chciałbym usłyszeć na temat stadionu, czy już jest wszystko rozstrzygnięte i kiedy się zaczyna, bo wiem, że jest wyłoniony wykonawca, jak to tam wygląda w tym etapie, w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Tak. Nie wiem, czy zdążyłem zanotować wszystko, proszę mi wybaczyć, bo to było dość szybko, ale prosiłem o to, żeby było szybko, rozumiem. Ja też jestem czasowo niestety uwikłany dzisiaj. Szanowni państwo, panie radny Jarosławie Puszko, Mistrzostwa Polski Siatkówka Młodzików. Miasto Bartoszyce zobligowane było do zapewnienia hoteli dla osób z obsługi i osób z zarządu związku. To jest kwota na miasto Bartoszyce chyba 8000 zł i wiem, że BOSIR opłaca telewizję kablową Barca za transmisję. Kwoty w tym momencie nie podam, tak? Na pewno wiem, że była bardzo dobra cena wynegocjowana, ale nie wiem dokładnie, więc nie chcę skłamać. To są jakby koszty, które my ponosimy, pozostałe koszty ponosi związek. Plus oczywiście darmowe wypożyczenie hali, korzystania z szatni. Myślę, że dostarczamy wodę, ale to już przez sponsorów, czyli nie jest to forma jakby odpłatna przez nas. Co tu jeszcze jest? Jak myślę, z tych kosztów
DJ-a chyba jeszcze musiał Bosir wynająć, tak? DJ-a, czyli oprawę muzyczną z DJ-em. To też nie są jakieś duże koszty, bo to jest sprawdzona osoba, która robi z tego co wiem duże rabaty i jest tańsza niż z DJ-ów, którzy są tu bezpośrednio na rynku. Więc to wszystko jakby ma znaczenie. Biuletyn Miasta Trzech Kultur. Szymon jest? Nie, Szymon jest na siatkówce, no, jak na złość. Wszyscy tu niestety też pracują. Dzisiaj część urzędników, drodzy Państwo, no właśnie, to też jest nasz koszt. Część urzędników robi tam w formie wolontariatu, ale na zmianę, nie tak, że cały urząd jest pusty, spokojnie, aby właśnie nie wchodzić w koszty dodatkowe jeszcze pracowników obsługi. A i tu dziękuję też dla pani Grażyny Baranowskiej, bo myślę, że ona też jest teraz ze swoimi dziewczynkami, które też pracują nieodpłatnie, wolontarystycznie, pomagając przy obsłudze tych pięknych mistrzostw. To jeżeli chodzi o koszty, ja nie chcę skłamać, Biuletyn Miasto Trzech Kultur, czy nam się to zamknęło w 3 czy 4 tysiącach przy dystrybucji do każdego mieszkańca. Tu oczywiście partycypuje również program Czyste Powietrze w formie wkładki, która jest robiona za pieniądze właśnie z tego programu. Nie są to pieniądze duże, informacje jakby docierają, mieszkańcy potrzebują takich, bo wiemy, że prasa czytana jest coraz mniej. A dystrybucja jest ważna, żeby trafiała. Jeżeli gdzieś nie trafia, dobrze, ja bym prosił o to, jeżeli ktoś ma informacje, też zwracam się do mieszkańców, że taki biuletyn nie dotarł. To jest dla nas istotne, bo sprawdzamy wówczas, czy dana firma wywiązała się z dystrybucji, tak? Bo to jakby nie patrząc, nie my dystrybuujemy, nie wysyłam pracowników, ale jest to dystrybucja przez firmę. Czy będzie droga przy ulicy Leśnej? Kiedyś na pewno. Natomiast no jesteśmy w trakcie procedury przetargowej na następny odcinek cmentarza. Z Polskiego Ładu pozyskaliśmy pieniądze na rozbudowę cmentarza od kolumbarium, już tam można powiedzieć, za tą skarpę, która też niezbyt sympatycznie wygląda, więc to będzie następny etap budowy. My mamy chyba, tu pytam panią Violettę Poddenek, jest, tak? My tam mamy zakres wewnętrznej drogi, tak? Dokładnie. Zewnętrznej drogi w tym momencie nie mieliśmy możliwości realizowania, bo nie mieliśmy żadnego dofinansowania. Rozumiem konieczność i myślę, że trzeba będzie stworzyć projekt na nią i pozyskać jakiekolwiek pieniądze, jeżeli nie z własnego budżetu niestety na to wydać, bo jest to jak najbardziej logiczne, jeżeli powiększamy cmentarz, to ten dojazd też powinien być cywilizowany. Czyli jak najbardziej będę proponował pewnie do następnego budżetu, a pan mam nadzieję, że będzie mnie monitorował, aby taka propozycja przebudowy, naprawy tak naprawdę i ucywilizowania tego odcinka drogi nastąpiła. No dobrze, no ale przecież nie wszystko weszło do budżetu, drodzy Państwo. To też tak wybieramy, Państwo też wybierają to, co jest najistotniejsze, tak? No w tym momencie to będzie istotne, bo już cmentarz będzie rozszerzony dalej. Tu był tylko początek, tu nieduży odcinek, a w tym momencie on się powiększy, więc jak najbardziej jest to sensowne. Nie mówię, że tamten był bezsensowny, ale priorytetowo nie było, tak powiem. Zresztą też Państwo o tym decydowali. Budżet obywatelski no nie jest w tym momencie w temacie informacji. Prace zostały wstrzymane, powiem z prostego względu, do decyzji komisarza wyborczego. W sytuacji, o której dokładnie Państwo wiecie, nie chcę o tym tego rozgłaszać, tak? Powiem dlaczego. Nie mam w budżecie miasta pieniędzy na organizację tego typu wydarzeń, o których głośno w mieście, a ja skądś pieniądze będę musiał znaleźć. Jeżeli okaże się, że 10% mieszkańców zdecydowało, wyborców, tych dorosłych, zdecydowało o tym, aby robić tego typu działania, jest to dla mnie wskazanie, skąd mam przeznaczać pieniądze. Mówię najprościej, bo ja nie posiadam żadnych środków na tego typu działania. Przykre, ale prawdziwe. Myślę, że na początku maja będziemy wiedzieli, czy możemy ruszać z budżetem, czy nie. Bartoszycki Dom Kultury, pani radna Adamczyk, już mówię, były z tego co wiem dwie kandydatury do naboru. Jedna nie spełniła tak zwanych formalnych, czyli co do czego stanął do naboru, została, w naborze była jedna osoba, a obecny pan dyrektor przeszedł weryfikację tego konkursu, tego naboru i podpisana została z nim umowa. Pani radna Anna Binięda, temat aplikacji.
Aplikacji jest mnóstwo, natomiast tu nie zwróciła się do nas firma prywatna, a bezpośrednio samorząd miasta Bydgoszcz, co nas bardzo cieszy. Myślę, że zwrócili się do większości miast i miasteczek w Polsce. Ja nie znam, to myślę, że może pani Marta więcej informacji. Też nie? Kto to Szymon ciągnął? Przepraszam. No mówię, no mamy pecha dzisiaj, jeżeli chodzi o absencję pewnych pracowników ze względu na pracę bezpośrednio na hali. Myślę, że było to zgłaszane do wielu miasteczek. Zobaczymy, ile tych miasteczek w ogóle będzie odzew. Aplikacja jest ważna, bezpłatna, bezkosztowa, a powiem tak, zwłaszcza dla młodych osób, no, lubią różne aplikacje, warto się sprawdzić, warto porównać. Możliwe, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo ja nie wczytywałem się, nie zaglądałem jeszcze do tej aplikacji, siądę na rower, pewnie wtedy sobie ją spróbuję odpalić i zobaczyć, jak to wygląda, czy tam się wpisuje jakieś dane swoje, nie wiem, wieku, bo można się porównać pewnie do średniej odległości. Wydaje mi się, że będą różne statystyki porównawcze. Może się okazać, że jest jakiś lider ogólnopolski, który najwięcej przejedzie tych kilometrów i niezależnie, czy to jest Bydgoszcz, czy Białystok, Bartoszyce, jak już na B mówimy, czy Biała Podlaska, tak? Ale drodzy Państwo, myślę, że to będzie, no, jak ktoś pyta o sens, każdy sens, każda aktywność fizyczna ma sens, każde zachęcanie do aktywności fizycznej ma jeszcze większy sens, a rywalizacja jest zawsze takim dodatkowym tłem, tak jak, przepraszam, wielu z Państwa ma prawdopodobnie jakieś krokomierze i sprawdza, ile tych kroków dziennie przechodzi. Jest to forma rywalizacji, jest to forma sprawdzania się samym sobą. Wiele aplikacji ma również porównanie do innych mieszkańców całego nawet świata, więc można sobie spokojnie porównać się, jak ja to dzisiaj przeszedłem, ile kroków. Czyli to jest taka formuła dość luźna, przyjazna, a uważam, że wartościowa na zasadzie jakiegoś takiego wewnętrznego też, jeżeli ta aplikacja zadziała i chętnych będzie w Bartoszycach do policzenia się, ilu mamy rowerzystów i ile kilometrów robimy. To jest też takie sympatyczne. Nie jest to takie ważne, ale jest to sympatyczne. No, nie wiem, no, nie wiem, czy to jest temat w ogóle dyskusji. No. Bo to tak bardzo poważnie zabrzmiało. Trwają prace nad przystąpieniem do projektu. Bo tą umowę trzeba podpisać, wszystko, takie procedury są. Bo aplikacja, no, znamy różne. To są procedury, bo my mamy udostępnienie do... Procedura jest, niestety mamy udostępnienie dopiero jak się podpisze umowę z Bydgoszczą. Bydgoszcz dopiero udostępnia, która prawdopodobnie włożyła jakieś środki w to. My to mamy bezpłatnie. Od razu mówię, żadnych kosztów dodatkowych, jeżeli skończy się ten okres, nie ma. Czyli tutaj nie wchodzimy w koszt, natomiast wszelkie tematy umowne musimy zachować, dlatego są procedury, dlatego to zgłosiliśmy. Dobrze, co tu mamy? Ulica Andersa i stadion pan Lipiejko. Jeszcze, nie, dobrze, to było to. Pani Ania, ostatnie to było, to i tylko to pytanie było. Tak, dobrze, dziękuję. Pan Lipiejko, ulica Andersa, nikogo z wydziału nie mamy? No to akurat słabo. Niestety pani kierownik jest też poza Bartoszycami ze względów służbowych na wezwanie, no tak powiem. No ja wiem, że prace projektowe powinny być już blisko zakończenia i za chwilę będziemy wchodzić na tę ulicę, dlatego też nie łatamy już teraz jej. To jest kwestia moim zdaniem 2-3 tygodni, nie chcę skłamać. No mi się wydaje, że po majówce powinniśmy mieć już rozpoczęte prace. Stadion, okolice 10 maja podpisuje umowę z wykonawcą. Czekamy na potwierdzenie zabezpieczenia, bo to ta procedura trwa. To jest zabezpieczenie, będzie prawdopodobnie przez ubezpieczenie, przez gwarancję. To jeżeli chodzi o te pytania, to proszę ewentualnie jeszcze, jeżeli jakieś są. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Złowocka. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni. Ja, panie burmistrzu, mam takie jedno pytanie, bo budżet obywatelski jest obowiązkiem gminy. Czy my możemy... Jest obowiązkiem od gminy. Gminy, tak, od chyba 2 czy 3 lat, z tego co pamiętam, to było właśnie, że teraz już jest obowiązek prowadzenia budżetu obywatelskiego. Czy to będzie zgodne z, po prostu z ustawą? To moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie moje dotyczy BOSIR-u, ale widzę, nie ma nikogo z BOSIR-u, bo czy przygotowania do tego naszego mistrzostw odbywały się w nocy? Bo na hali 2-3 w nocy paliły się światła. Tak jest, wczoraj była montowana cała powierzchnia na hali do późnych godzin wieczornych. Rozpoczęto to ze względu na to, że jeszcze odbywał się mecz ligowy wcześniej we wtorek i już wtedy się składano. To niestety długo trwa i to są nocne prace.
A przedwczoraj? Bo to kilka dni się paliło tak, w nocy. Tak, tak. Ściągane okay, były banery, wwożony sprzęt. Niestety pracuje się często w nocy no, ze względu na to, że jest tego naprawdę okay, dużo. Dobrze, dobrze. To jest myślałam, o tyle fajniejsze, że ktoś nie zgasił. O tyle jest fajniejsze, że sprzątanie jest szybsze. Zaraz odpowiem na pozostałe pytania, sprawdzam natomiast. Już panie burmistrzu wiemy, obowiązkowy w gminach na prawach powiatu. Dokładnie także powiedziałem, u nas możemy, jestem tego świadomy. Jest mi z tego powodu przykro. Liczę, że decyzja będzie taka, że nie będziemy musieli już o tym mówić, a spokojnie go wprowadzać w życie. Dziękuję. Jasne. Pan przewodniczący Pasjak, później pan radny Darski. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Ja mam takie krótkie pytanie, dotyczy to węgla sprzedawanego po preferencyjnych cenach. Mam informację, że sprzedano 287,5 tony. Ile tego węgla zostało i nierozdysponowanego i co z nim potem zrobimy? Proszę pana radny Darski. Szanowni państwo, panie burmistrzu, mam takie pytanie. Zacząłem ja, jak również inni ludzie, chodzić na kijkach koło Jeziorka Mleczarskiego i spotykam tych ludzi, z nimi rozmawiam. I takie pytanie, jeżeli nie można jeszcze, mam nadzieję, że w jakimś tam programie zapiszemy wymianę pomostów, czy te pomosty nie można rozebrać, bo one jednak szpecą, mimo wszystko, że nie są używane, ale szpecą. I czy nie można najpierw rozebrać tych pomostów, a później ewentualnie, jak będą pieniądze, je zrobić jako nowe. Drugi temat, sygnalizowałem swego czasu most na ulicy Bema, ten stary. Tam dalej są te blachy takie skorodowane. Czy jest problem, żeby te blachy osłonowe tego mostu wymienić, pomalować konstrukcję, żeby to wyglądało? Ostatnio jeżdżę czasami do szpitala i tak zerkam. No nie, no. Ładnie to wygląda, dla niektórych może, tak? I następny temat, który zauważyłem, chyba są wymieniane kratki ściekowe przy krawężnikach. Nawet jest napisane kierunek jazdy, czyli jak gdyby do precyzowania, że te pręty muszą być prostopadle do krawężników. Czy nie dobrze byłoby zrobić przeglądu tych kratek? Bo jest jedna kratka, o której sygnalizowałem, przy szkole numer 3, gdzie właśnie młodzież przyjeżdża na Orlika, na przykład na rowerach i może tam tym kołem po prostu wpaść w tą kratkę, bo ona jest równolegle do ściany budynku. Póki nie ma wypadku, to nie ma, ale jak się zdarzy, to może być problem. Też się pytałem, dziękuję. Panie radny, bardzo prosiłem o pytania związane z informacją burmistrza. Pana pytania są cenne, ale nie w tym momencie. Ja wiedziałem, ewentualnie do spraw różnych. Także... Ja wiedziałem, że będzie to zastrzeżenie, to jest w temacie zakład usług komunalnych. Dziękuję bardzo. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos na temat informacji? Proszę panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, panie Januszu Pasjaku, bardzo proszę pana Czesława Sekitę, jeżeli chciałby wypowiedzieć się, a myślę, że mógłby, a nawet powinien, na temat resztek węgla, jaka pozostała, jaka to pozostała i jakie jest prawo do dyspozycji później tymi resztkami. Panie przewodniczący, państwo radni, na dzień dzisiejszy pozostało jeszcze 5 ton orzechu, węgla tego rodzaju orzech i jeszcze trwają prace poszukiwawcze z naszej strony osób chętnych, które mogłyby ten węgiel sobie zagospodarować do dnia 30 kwietnia. Do tego dnia jeszcze możemy rozpatrzyć wniosek i ten węgiel wydać i po prostu sprzedać po cenie 1850 zł. W momencie, kiedy ten węgiel pozostanie nierozdysponowany, jest projekt ustawy rządowej dotyczący właśnie zagospodarowania końcówki tego węgla, nie tylko przez naszą gminę, ale przez wszystkie gminy w Polsce. Jest to na razie projekt, który dopuszcza, że do dnia 30 czerwca możemy sobie zakupić węgiel z każdej gminy po cenie do 2200 zł. Każdy obywatel w Polsce może w każdej gminie, jeżeli ma jeszcze rezerwy, taki węgiel zakupić. Po to tylko, żeby ten resztkę tego węgla rozdysponować. Tak? Także, a w sytuacji, kiedy tego nie sprzedamy?
Na razie jeszcze nie możemy jako gmina tym gospodarować. Tak? Dokładnie tak. Na razie jeszcze nie ma. Plany są tylko, żeby na razie to rozdysponować wśród mieszkańców. Tak? Ale ja dopytam od siebie, bo to mnie też ciekawi. Tak naprawdę nie wchodziłem w temat już tego węgla głębiej do tej pory. Natomiast zapytam. Nie ma problemu, jeżeli w tym okresie, przepraszam, 5 ton to jest naprawdę garstka, a w tym okresie do czasu ewentualnego następnego programu, aby ten węgiel sobie spokojnie magazynował i leżał, tak? Nie ma problemu. Dobrze, to o to chodzi. Dziękuję. Pan Witold Darski, Pomosty, Rozbiórka. Po pierwsze czas, możliwości techniczne i finansowe. To też jest, jakby nie patrząc, nie zabranie ławki zniszczonej i postawienie nowej. Most, piękny temat, każda blacha to zabytek. Poza siatkami, które zamontowaliśmy zagradzającymi. Kratki, to proszę ewentualnie gdzieś zanotować, zwłaszcza to przy trójce. Co prawda my w tej drodze niczego nie robimy, ale może się uda ją jakoś przestawić, bo to dotyczy naszej drogi, tak? Bo ja nie czepiam się innych dróg wojewódzkich czy krajowych, ale tam chyba nie ma z tym problemu. Bo tych kratek za dużo nie ma. Jest jeszcze w ciągu chyba drogi krajowej jedna kratka i tu proszę sprawdzić, to mówię też do ZUK-u i do technicznego, Wydziału Techniczno-Komunalnego. Kratka, która jest przy byłym GCI, schodząca ze ścieżki rowerowej w ulicę z parkingu przy byłym GCI i ona też jest chyba tak ustawiona, że rowerem zjeżdżając jest bardzo niebezpiecznie. Więc ewentualnie zobaczyć, czy można ją będzie przestawić, ewentualnie znaleźć tą tak zwaną właśnie, nie wzdłuż. To jeżeli taka jest możliwość, to proszę te dwie kratki sprawdzić. A jeżeli Państwo jeszcze gdzieś zauważą takie kratki, to proszę nam zgłaszać na bieżąco. Niekoniecznie na sesji, ale do Wydziału Techniczno-Komunalnego. Myślę, że no zależy na bezpieczeństwie nam wszystkim, więc reagujmy oczywiście i zgłaszajmy tego typu sytuacje. Ja Panie Przewodniczący, chciałem powiedzieć, że jeżeli Pan się zgodzi, jeżeli ktoś by miał jakąś chęć jeszcze zadania pytań kilku w sprawach różnych, ja jestem jeszcze do dyspozycji około 20 minut tylko na sesji. Może warto to z tego skorzystać, bo myślę, że w większości patrzyłem na projekty uchwał, na komisjach nie było do nich wątpliwości, więc jeżeli Pan Przewodniczący się pozwoli, to te 20 minut jeszcze jestem do dyspozycji. Korzystając z Pana obecności, uważam, że to za sensowne i porozmawiamy teraz o sprawach różnych. Nie będziemy rozmawiać o tych sprawach, gdy Pana Burmistrza nie będzie. Myślę, że porządku obrad zmieniać nie musimy. Proszę bardzo, wobec tego w sprawach różnych, Pani Elżbieta, proszę. Panie Burmistrzu, ja mam... Ja mam pytanie w sprawie rond, tych dwóch, które no nie są w naszej, że tak powiem, dyspozycji. Czy one będą? Bo było mówione, że wystąpiliśmy o... No i pytanie, jak to jest dalej? Bo te ronda naprawdę szpecą w porównaniu do tych pięknych rond przez nas utrzymywanych. A tam ja to się obawiam, że za chwileczkę one się po prostu rozpadną, bo tam jeżeli rosną brzozy i duże już drzewa w tej chwili na środku, to za chwileczkę ten kamień, który tworzy to rondo, po prostu korzenie będą wypychały. Także szkoda by było. To moje jedno pytanie. Drugie pytanie, Panie Burmistrzu, mam odnośnie bramy, bo ta brama jednak systematycznie staje i moje pytanie jest takie, czy... Tak, ona znowu... Zegar, przepraszam, zegar. No bo u nas się mówi brama, tak? Tak potocznie, zegar na bramie. Czy jest możliwość na przykład, żeby ten zegar był systematycznie nakręcany, żeby on nie... Czy musi stanąć, żeby go nakręcić? O takie jest moje pytanie. Bo ono systematycznie raz przynajmniej na parę tygodni po prostu nie chodzi. A nasi mieszkańcy jednak są przyzwyczajeni patrzenia na bramę i sprawdzania, przynajmniej ci starsi mieszkańcy, z którymi rozmawiałam. Także moje pytania dwa takie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pani Przewodnicząca. Panowie Burmistrzowie, Szanowni Państwo, mam takie pytanie. Elżbieta poruszyła tutaj temat bramy Lidzbarskiej, a ja z takim zapytaniem, czy jest możliwość, żeby oznakować jakąś tą bramę? Zbliżają się wakacje, a to jest informacja od turystów, którzy odwiedzają już nasze miasto. Jest, właśnie nie ma oznaczeń, nie wiadomo co jest w tej bramie, czy można wejść, czy można... Ale nie ma żadnego, my to wiemy Bartoszyczanie, natomiast dla potencjalnego turysty wchodzącego na kwadrat fajnie by było, żeby taka informacja się pojawiła, że tam jest coś do obejrzenia. Poza tym turyści pytają również o
ewentualnego przewodnika w Bartoszyckim Centrum Informacji pracuje pani Iwonka, która świetnie zna topografię miasta, więc też myślę, że warto by było taką informację gdzieś zawrzeć, że potencjalni turyści mogą odwiedzić nasze miasto. Jest też możliwość ewentualnie spotkania z osobą, która mogłaby to miasto pokazać. Ja nie wiem, co panią śmieszy. Przepraszam bardzo. To jeszcze nie wszystko. Proszę o spokój na sali. To jeszcze nie wszystko. Jesteśmy w sieci miast CitySlow, tak? Czyli wspieramy tak zwaną kulturę gościnności, produkcji lokalnej. Też jakby brakuje przy wjeździe do miasta informacji, że jesteśmy w strukturach CitySlow. Fajnie by było, żeby też jakieś oznaczenia się pojawiły. Był ten temat, natomiast jakby nic się w tym temacie nie dzieje i to jest też taka wielka prośba i to jest zauważane przez ludzi z zewnątrz. Kolejny temat, czy można by było poruszyć, jakby spotkać się ewentualnie z potencjalnymi przedsiębiorcami na kwadracie i porozmawiać z nimi o tym, aby zadbać o obejścia przedsiębiorców na kwadracie. Nie na zasadzie karania ich w żaden sposób, ale takich rozmów. Mamy przecież w urzędzie też osoby, które są, przynajmniej jedną taką znam, która jest architektem krajobrazu. Być może porozmawiać z tą osobą, a ona mogłaby porozmawiać z przedsiębiorcami. Miasto mogłoby zakupić bratki, które przedsiębiorcy mogliby posadzić. W momencie, kiedy odwiedzamy inne miasta, drodzy państwo, nie wiem, uważam, że powinniśmy dbać o estetykę naszego miasta. Wchodzimy na kwadrat i pomijając to, że jest betoniaza i my to wszystko wiemy, to jest jakby temat ogólnokrajowy. Natomiast fajnie by było, żeby wyjść do tych przedsiębiorców z jakąś propozycją, żeby te miejsca były miłe, ładne, przyjazne i estetyczne. Pani Wiola, to ja przepraszam najmocniej, ale ja pani nie przeszkadzam. No ale co chwila się śmieje i przeszkadza. Dobrze, proszę o zachowanie powagi na sali. I jeszcze ostatnie pytanie. Chodzi o drogę dojazdową do lodowiska przy ulicy Korczaka, a jest to droga, która prowadzi od Nowego Miasta, od Nowego Mostu. Mnóstwo samochodów się tamtą trasą przemieszcza. Jedni właśnie w stronę Korczaka, inne samochody poruszają się na ulicę Mickiewicza i tam jest sporo, że tak powiem, dziur. W momencie, kiedy ludzie udają się do swoich miejsc pracy na godzinę 7, na godzinę 8, w momencie mijania się tych pojazdów, no wpadają w te doły. Czy można by było, ja wiem, bo to jest pewnie też jakby priorytetowo ustalone zadania dla Zakładu Usług Komunalnych, kiedy te dziury będą łatane, ale czy można by było jakoś chociaż troszkę oznakować, bo my intuicyjnie, mieszkańcy właśnie tych terenów jakby wiemy, ale osoby, które poruszają się od Nowego Mostu, tak może niekoniecznie i żeby nie było po prostu jakby uszkodzeń pojazdów. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę, może od razu na gorąco. Dobrze, dziękuję serdecznie. Ronda Drogi Krajowej, to pani Elżbieta Zabłocka. Tak, występowaliśmy, nie wyrażono zgody na tym, aby to było zawarte w porozumieniu, więc nie mamy w porozumieniu, co nie znaczy, że nie będziemy chcieli o nie zadbać. Z tym, że właśnie nasza próba skrócenia, ucywilizowania tych drzew odbiła się najgorszym, jakby to powiedzieć, echem, czyli powiedziano, że możemy tam coś porobić, z tym, że ja też nie zamierzam za drogi krajowe, przepraszam, pielić za darmo, bo jednak nam za to nie chcą zapłacić. Natomiast no, nie wyrażono zgody na przecinkę na czegokolwiek tam, więc jest to troszeczkę dla nas temat problematyczny.
No nie wiem, może przez kogoś nacisnę, żeby to się jakoś udało, bo bezpośrednio ciężko niestety rozmawiać. Ja znam filozofię i powtórzę. Dróg krajowych, nie powiem z nazwiska, aby nikogo nie obrazić, ale kogoś z tam wyższych sfer dróg krajowych w województwie. Kiedy usłyszałem, dlaczego te ronda są tak pozasłaniane, te drzewa rosną i tak dalej, gdzie ronda wojewódzkie, jak pokazujemy na przykładzie naszym, czy wcześniej Kęczyna, są ładne, zadbane, niskie, z kwiatami, wyglądające naprawdę fajnie, rzucające się pozytywnie w oko, to dostałem informację, że według ich mniemania kierowca nie powinien widzieć kierowcę nadjeżdżającego z drugiej strony, a spokojnie czekać. Ja mówię, ale to według mojego mniemania, jak ja się wtedy wypowiedziałem, a również chyba pan sekretarz był na tym spotkaniu, to powiedzieliśmy, że według naszego mniemania to właśnie zwiększa nam korki tak naprawdę w mieście i w niczym to nie pomaga. Ale to wtedy usłyszeliśmy, tak ma być i tyle. No to tak jest na razie. Przykre, prawdziwe, mówię bezpośrednio z kuchni takiej, no bez nazwisk, czyli mam nadzieję, że nikogo tam nie uraziłem, a ta osoba będzie wiedziała, jeżeli usłyszy. Brama zegar, prosiłbym pana sekretarza, bo pod jego wydział podlegają te osoby. Powiem krótko, zajmę się tematem, bo było ustalone kto, kiedy, o której godzinie to nakręca, którego dnia, także wrócimy do tematu i temat będzie załatwiony. Tak, tak. Dobrze. Pani Elżbieta miała dwa pytania, jak się nie mylę. Dobrze. Pani Katarzyna Basak, raz, dwa, trzy, cztery co najmniej. Dobrze. A informacje na temat bramy. Informacje na temat bramy myślę, że są widoczne bezpośrednio przy bramie. Większość ludzi przechodzących przychodzi. Informacja o tym, gdzie jest punkt BCI, jest znana no, chyba już w całej Polsce. Po pierwsze, każdy zazwyczaj szuka tej informacji turystycznej i znajduje tę informację turystyczną. Mamy to przykład związany nawet z mistrzostwami obecnymi, że rodzice dzwonili nawet poszukując miejsc noclegowych bezpośrednio i trafiali na ten adres bez problemu nawet przez internet czy w jakichś zasobach telefonicznych i też odwiedzali, aby dowiedzieć się na miejscu, co się wydarza. Odwiedza punkt w bramie dobre tysiące osób w ciągu roku, w okresie wakacyjnym, mnóstwo rowerzystów. Jest osoba, która opowiada o tym i ci pracownicy, szczerze mówiąc, mieli nawet przeze mnie egzamin swego czasu na temat no, sporego kawałka historii miasta, które ja sam osobiście znam, a w międzyczasach sam się douczyłem, aby popytać, żeby wiedzieć, o co pytam. Więc taka możliwość była i taka świadomość i są, przygotowują się na temat tego, co się znajduje w mieście, co jest ciekawe, również co się znajduje w okolicy, bo nie tylko miasto ma swoje walory. Jakby to jest wskazywane też przez te pracownice. Są też folderki prawdopodobnie znowu się zmienią, bo pewne rzeczy też się w mieście zmieniają, więc jakby one też na bieżąco będą ewoluować. I ta pomoc istnieje. Czy mam zatrudniać pracownika do przewodnictwa po mieście? Nie, też nie zostawię BCI w sytuacji bez pracowników, aby prowadzić, przepraszam, dwójkę czy trójkę turystów. Tak, to nie jest zadanie Barcowskiego Centrum Informacji. To jest miejsce stacjonarne z możliwością, tak jak mówiłem, są okna właściwie w każdym kierunku z tego miejsca, wskazać, w którym kierunku się udać. Gogle jest naprawdę wspaniałym przewodnikiem, miałem je reklamować. Przepraszam, żadne gogle. Są przewodniki internetowe, które wskazują, gdzie się dostać, jaki zabytek, gdzie jest. To jest poznaczane też na wielu, mówię, mapach internetowych i można tak naprawdę wszystko znaleźć, tylko trzeba chcieć. Jeżeli ktoś się zatrzymuje na dłużej, myślę, że spokojnie miasto wszerz i wzdłuż przejdzie w kilka godzin, a jak chce to rozłożyć sobie na kilka dni, to też i w kilka dni znajdzie coś ciekawego, co go interesuje. Łącznie za chwilę z ofertą artystyczną, bo rozpoczynamy przecież sezon artystyczny. Cita Slow. Mieliśmy spotkanie, było zorganizowane na prośbę pana radnego Witolda Darskiego, który o tym bardzo głośno mówił na sesji. Na temat witaczy, natomiast na temat poprawienia tak naprawdę tych punktów witających mieszkańców spoza miasta Bartoszyce. No i z przykrością muszę powiedzieć, państwo wszyscy mieli informację, że takie spotkanie się odbywa i z tego co wiem, to tylko pan z radnych był, czy ktoś jeszcze, pan przewodniczący był? I pan przewodniczący. Tylko dwójka radnych się pojawiła.
dwoje radnych, przepraszam, dwóch. I utknęło to z prostego względu, no, z kosztów finansowych. Jeżeli chcemy robić tego typu tematy, no to troszeczkę kosztuje, na to dofinansowania nie ma. Choć, jak pani w tym momencie sugeruje, i tu proszę zanotować sobie, pełnomocnik ich zanotuje, zobaczymy, czy jest taka szansa o poproszenie, aby znalazło się to na przykład w następnym budżecie CITASLOW. Czyli może coś z tego jakby złapiemy dla siebie. Więc ja to z tej perspektywy mówię. Obejście terenów przy kwadracie obejścia. Nie wyobrażam sobie rozdawania bratków dla przedsiębiorstw. To jest coś jakby dla mnie dziwnego. To jest pomoc de minimis, od tego zacznijmy, która może zaszkodzić przedsiębiorcy, jeżeli dostanie coś za darmo z miasta, bo nie może się później starać o inną pomoc. To jest po pierwsze. No po drugie, no jakie kryteria? No to jest coś takiego dla mnie, no bo w tym wypadku to dlaczego? Bo ktoś powie, mój balkon też jest piękny i też bym chciał mieć kwiatki z miasta. Tak? No tak, no przepraszam, no ciężko mi. Jeżeli chodzi o tematy sprzątania, no to myślę, że powinno to być sprzątane. Wiemy, że jest przed obowiązek sprzątania, gorzej oczywiście jest za plecami, ale ja też nie powiem, że tam jest tragedia. W trakcie sprzątania miasta nie były to miejsca najbardziej zaśmiecone, więc myślę, że i przedsiębiorcy starają się i bardzo się starają i za to dziękuję, te sprzątać dodatkowo z tyłu. Czy zmieniać wygląd? Możemy namawiać tak do zmiany wyglądu, do odpowiednich witryn i wyróżniają się niektóre witryny. Naprawdę widać to, wygląd jest zmiana wiosenna, związanego z wakacjami, związanymi ze świętami. Są sklepy naprawdę pięknie przyozdobione, ale zmusić do tego nie zmusimy. Tak? Czyli cieszymy się, jeżeli ktoś wychodzi ponad, robi coś ładnego. Nawet, no mówię wprost, no też czy te ogródki gastronomiczne, które się pojawiają, też po bokach robią sobie kwiaty, to też ma swój wygląd, ale my nie przymuszamy do tego. To jest na szczęście wola osób, które chcą właśnie pięknym wyglądem przyciągnąć do swojego sklepu, do swojego stoiska, i myślę, że to jest forma też reklamy. Czwarty punkt. Droga dojazdowa, a dziury w drogach. Dziury w drogach na ostatniej sesji omawialiśmy dość konkretnie. Pan dyrektor ZUK-u się wypowiadał, że masa bitumiczna musi mieć odpowiednią temperaturę, aby ją położyć, i musi to trwać co najmniej kilka godzin. Mamy tego pecha i ona się tworzy oczywiście i wytwarza, natomiast mamy tego pecha, że mamy obecnie jak na złość 1, 0, minus 1 w nocy. Tak to mamy przez najbliższe dni. Co prawda, no już do majówki tutaj nic nie zrobimy, liczymy na dobrą pogodę już po majówce. I myślę, że pan dyrektor potwierdzi, że gotowości i w blokach startowych są do łatania dziur w mieście wszystkich. Jeżeli jest możliwość, nawet tej masy nie będzie, to oczywiście proszę powycinać te części dziur, na ile się uda je oznakować, no bo ja wiem też, sytuacja, kiedy tych dziur jest za dużo, to te wycinanki powiększają, pamiętajcie państwo, te dziury, i ta przejezdność jest jeszcze mniejsza. Jeżeli jest możliwość, to w tym momencie te większe dziury posprejować, tak, w kółko, żeby one były gdzieś z odległości widoczne, chociaż do tego przycinania, jeżeli będzie szansa i czas na to, żeby ktoś się przejechał i te większe dziury pozaznaczał, tak, te bardziej niebezpieczne, czerwonym sprejem, bo jeżeli tak ona będzie wycinana, to ten sprej zniknie, tak, po łataniu. Więc jakby nie widzę problemu, jakby rozumiem to w dzień jak w dzień, ale w nocy to jest kompletnie niewidoczne. Jestem tego świadomy, choć niby lampy ładnie działają. Ale też trzeba, tu też uczulam mieszkańców, że no niestety jeszcze akcja łatania się nie rozpoczęła. Wszystkim nam zależy, żeby było to jak najszybciej. No myślę, że wyczerpałem te pytania, chyba że jeszcze jest jakaś tam chęć ad vocem czy do pytania. Proszę jeszcze pani przewodnicząca, później pani Adamczyk. Ja jeszcze ad vocem tego tutaj dziękuję panie burmistrzu. Ja chciałam tylko, oczywiście ja rozumiem te dziury na drogach, tylko właśnie chodziło mi o te jakby zaznaczenie, że tam są te dziury, bo mówię, w momencie jak się mijają auta, to jest jednak problematyczne, to tylko tyle w temacie tych dziur. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców i o czystość na kwadracie, ja nie o tym mówię zupełnie. Oczywiście każdy przedsiębiorca dba o swój teren. Mi chodzi o ogólnie pojętą estetykę, o harmonię, o to, żeby wyglądało to ładnie, miło i przyjemnie. I chodzi mi o stosowanie zachęt, żadne karanie, ponieważ po tak zwanym etapie rewitalizacji musimy zacząć dbać o tak zwaną regenerację właśnie. To, o czym kiedyś panie burmistrzu rozmawialiśmy, o to, żeby ożywiać
rozmawiać z przedsiębiorcami i jakby, nie wiem, wspólnie może zorganizować jakąś wspólną akcję. Ja obserwuję większe wprawdzie miasta, Toruń, Wrocław, inne duże, gdzie rzeczywiście no, przedsiębiorcy jakby jeden patrzy na drugiego, może dobrze, aby coś postawi, jakiś kwiatek. To mówię, to było rzucone, no, kupmy te bratki, wiadomo, wchodzimy w tą pomoc de minimis, o czym pan burmistrz powiedział. Natomiast chodzi mi o takie zwykłe rozmowy, żeby ten kwadrat naprawdę ładnie wyglądał, tak jak wiele miejsc, które rewitalizowaliśmy, tak? To jest jakby jedna rzecz. Citas Law, bardzo fajnie to, co pan burmistrz powiedział, że być może wrzucimy to jakby, to nie chodzi mi o te witacze teraz. Ja nie mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu, bo byłam akurat na konferencji, ale chciałam powiedzieć, że jeżeli mówimy o Citas Law, to mówmy też o tym, o tak zwanym ożywieniu, o tym, że warto organizować nawet jarmarki na kwadracie. Po to, żeby powodować, że ludzie będą jakby, no nie wiem, będą blisko siebie. To są jakby różne formy, nie tylko witacze, że my jesteśmy w sieci miast, bo powiemy Bartoszyczanowi, no jesteśmy w sieci miast Citas Law. No a dla takiego potencjalnego mieszkańca niewiele to znaczy. Może jakby bardziej dbać o to, może rozmawiać z lokalnym biznesem i mówić mu o tym, szanowny panie, a być może zajmijmy się produkcją jakiegoś, nie wiem, stwórzmy jakiś produkt lokalny, my będziemy to promować. Oczywiście nie za darmo, bo przedsiębiorcy muszą oczywiście zarabiać. Nie wiem, tworzenie jakichś, nie wiem, ciastek, ciasteczek, to już mówię, to są tylko jakby takie rzucone hasła. Spowodujmy, że rzeczywiście my jesteśmy jakby... Dbajmy o tą promocję, tak jak kiedyś byliśmy w sieci miast, byliśmy w Euroregionie Bałtyk. Jakby mi się wydaje, że mieszkańcy bardzo dużo na ten temat wiedzieli, co nam to daje. Podobnie ta sieć miast Citas Law. Więc no, jakby uświadamiajmy i promujmy i dbajmy o tych małych potencjalnych wystawców, w tym rękodzielników, bo to jakby też zanika. Dziękuję. Proszę pani radna Adamczyk, później pan radny Puszku. Drodzy państwo, ja bym chciała się odnieść do tych kwiatków, Katarzyno. W czasie pandemii była taka akcja, kiedy nie można było wejść na cmentarz i po 1 listopada dla przedsiębiorców zostało strasznie dużo chryzantem. I była taka akcja, żeby je zakupić tak, żeby oni nie zostali z nimi. Ja zakupiłam ich strasznie dużo. Postawiłam na kwadracie przed swoje dwa sklepy i w ciągu 2 godzin ich nie było. Także tak jak pan burmistrz powiedział, jeżeli przedsiębiorca chce wokół siebie, wokół promować swoje sklepy, to są od tego wystawy. To są ewentualnie jakieś duże donice. No niestety to się nie sprawdza, Katarzyno. No, po prostu ludzie kradną te kwiaty i tak to wygląda. Proszę państwa, już tego... Panie radny, już bardzo proszę, burmistrz. Króciutko to proszę, ile masz jeszcze czasu? Moje pytania będą bardzo krótkie, konkretne. Czyli jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, to oczywiście ono będzie dotyczyło dzisiejszego projektu uchwały, czyli wyrażania zgody na dokonanie darowizny nieruchomości czy przeznaczenia prawie hektara gruntów dla Agencji Mienia Wojskowego. Bardzo dobra wiadomość. Tutaj bardzo się cieszę, że bloki powstaną. Ile tych bloków powstanie właśnie? Czy pan burmistrz posiada taką wiedzę techniczną? To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie będzie dotyczyło, no to pytanie prosi mnie właśnie pasjonat lokalnej historii, pan Stefan, odnośnie właśnie pokryw do studzienek deszczowych na kwadracie, bo one nie posiadają właśnie żadnych znaków związanych właśnie z naszym miastem, bo w innych miastach na tych pokrywach są na przykład herby, tak, jest też informacja, czy byłaby taka możliwość, żebyśmy po prostu te pokrywy na przykład wymienili, tak? Tutaj mam parę takich jak gdyby też wzorów, to panu burmistrzowi w najbliższym czasie dostarczę. I jeszcze taka prośba właśnie też związana właśnie z tablicą informacyjną przy cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej.
ten, który znajduje się przy rondzie. Tam nie ma żadnej informacji, że to jest cmentarz tak z okresu I wojny światowej. I tam obok tego cmentarza, ja już o tym wielokrotnie na sesjach mówiłem, znajduje się taka tablica zardzewiała właśnie informująca o tym, że wojska napoleońskie właśnie się poruszały i ona jest w bardzo tragicznym stanie. Czy można by było tą tablicę właśnie też wymienić, bo to wygląda naprawdę niestety. Dobrze. I jeszcze może pan radny Darski, tak? Się zgłasza, proszę. Ja wychodzę, drodzy państwo, no tak się umawialiśmy. No bądźmy uczciwi. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję za pytanie. Przepraszam, tak jak się umawialiśmy, poświęciłem ten czas dla sprawy różne. Na pozostałe odpowie w swojej kompetencji, jeżeli będzie mógł odpowiedzieć pan Krzysztof Hećman, zastępca, poszczególni pracownicy co do tych tematów, myślę, że będą w stanie odpowiedzieć lub pan sekretarz, bo też o niektórych rzeczach rozmawiamy też na bieżąco. Co do pokryw na studzienki, ja to za każdym razem mówię, jak mamy pieniądze, to możemy cuda robić. Dziękuję. Dobrze, wobec tego tak niejako przerywamy te sprawy różne, wrócimy w stosownym momencie. Jeszcze mam obowiązek niejako skwitować punkt 4. Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła do wiadomości informację burmistrza w okresie międzysesyjnym. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy miejskiej Bartoszyce za 2022 rok. Tutaj poproszę panią radną Ewę Kapusto, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o zabranie głosu. Proszę bardzo. Komisja zapoznała się z tą oceną zasobów, przyjęła do wiadomości. Ten dokument dość duży, obfity rzeczywiście. Można powiedzieć, że taką trochę smutną informacją praktycznie się zaczyna już, bo ta podana liczba mieszkańców 27 700 na 31 grudnia 2022 roku i 18,9% stopa bezrobocia naszego miasta, to naszego tutaj powiatu i w tym jesteśmy tutaj jako Bartoszyce, jest taka no jedna z najwyższych w województwie i w kraju, to tak trochę jest to niepocieszające, boli i stąd też ta pomoc, która jest, te zasoby opisane w tym dokumencie, no idą w kierunku właśnie tego bezrobocia. Duża pomoc też poszła w kierunku w 2022 roku dla uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali właśnie jako ci uchodźcy wojenni. Także dziękujemy za ten dokument duży i tak jak mówię, komisja przyjęła to do wiadomości. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby, pani panów radnych, chciałby zabrać głos na temat tegoż dokumentu? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła tę ocenę do wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Projekt stanowiska Rady Miasta Bartoszyce w sprawie cen biletów na miejsca handlowe oraz warunków technicznych na targowisku Mój Rynek przy ulicy Kętrzyńskiej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat stanowiska? Pan radny się zgłasza? Tak. Bardzo proszę. Chciałbym zabrać głos nie odnośnie cen, ale chciałbym zabrać głos w sprawie tych wysokości ław, na które skarżą się ludzie pracujący na tym rynku. I nie wiem, czy to nie byłoby zasadne wysłać tam pracownika, który przeprowadziłby rozmowy z ludźmi, którzy tam handlują. I czy to jest zasadne obniżenie wysokości tych ław, bo upieranie się przy tym, że one mają być, że zgodne są z projektem, no nie wydaje mi się słusznym stanowiskiem. Wydaje mi się, że po prostu trzeba ludziom w jakiś sposób udogadniać ich pracę. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę bardzo, pan radny Darski. W tej sprawie, co pan radny tutaj Sarzyński mówił, temat był poruszany jakiś czas temu, już rok, dwa, może trzy, nie pamiętam. W każdym razie ja też to poruszałem i odpowiedź dostałem na piśmie, że temat może wrócić dopiero wtedy, jak minie termin gwarancji. Tak. I nie wiem, czy już można takie rzeczy robić. Nie można. Dobrze, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos na temat tego stanowiska? Panie Krzysztofie, może dwa słowa by pan powiedział na temat wątpliwości pana tutaj zgłoszonych.
jeśli chodzi o te stoły, czy możemy je... Lepiej tak do mikrofonu, bo się nie nagra. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Sprawa toczy się od samego początku, od roku 2020. Jakby była z początku, no mówię, stoły nie takie, teraz słup się pojawił po 3 latach komuś. Jak wszystko zrobimy, to słońce nie z tej strony będzie wschodziło. Na tym bazarze jest naprawdę źródło konfliktów i ja nie widzę powodów, żeby indywidualnie obniżać. Dzisiaj te stoły są przeznaczone do wielobranżowego handlu, nie tylko do... Dzisiaj handluje ktoś tam owocami, jutro przyjeżdża ktoś z biżuterią, handlują również ludzie firankami i butami, dla których ta wysokość jest prawidłowa. Nie wiem, no. No to... Ja bym tego nie ruszał, przynajmniej w okresie trwałości projektu, to jest po pierwsze. Dobrze. Jest na to gwarancja, jest to wszystko i gwarancja wykonawcy, także nikt się nie podejmie, żeby tam, tym bardziej, że wiecie Państwo, no są te stoiska przyspawane, te blaty, stoły są przyspawane do słupów konstrukcyjnych. Ktoś, kto to odetnie i przyspawa w drugim miejscu, to będzie musiał wydać atest, bo nie daj Boże, ktoś więcej postawił niż tam powinno być i te skrzynki polecą na nogi, kto będzie za to odpowiadał? Dzisiaj jest to zrobione zgodnie z projektem, odebrane i funkcjonuje. Jednej, jedynej osobie ten stół nie pasuje. Można handlować ziemi, można zająć również inne stanowiska. Mamy boksy handlowe, które też są wolne i nie ma tam żadnych słupów, żadnych stołów. Można po swojemu to wszystko robić. Zresztą pani radna była na bazarze, to doskonale zna to środowisko i wie, jakie odpowiedzi były. Dobrze, jeszcze dziękuję. W uzupełnieniu pani przewodnicząca komisji, autor projektu. Jako przewodnicząca właśnie skarg, wniosków i petycji byłam na bazarze i rozmawiałam z wieloma przedsiębiorcami i wszyscy są zadowoleni i z handlu i z ław, tylko jednej pani właśnie nie pasuje to wszystko, także dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie widzę więcej osób chętnych do zabrania głosu. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem stanowiska w treści, o której Państwo otrzymali, proszę o głosowanie teraz za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że stanowisko zostało podjęte jednogłośnie. Punkt 7a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu wraz z autopoprawką otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/67. Poproszę panią radną Lucję Jędryczkę, przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Dochody, dział 758, rozdział 758-14. Zwiększenie o 20 tysięcy złotych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki, dział 400, rozdział 495. Zmniejszenie o 19 632 zł kwoty wydatków związanych z odprowadzeniem podatku VAT od sprzedaży węgla i przeniesienie tej kwoty do działu 758, rozdział 758-14. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 750 i tak, rozdział 750-23, paragraf 410, zwiększenie o 6390 zł planu wydatków związanych z wypłatą nagrody jubileuszowej. I rozdział 750-95, przeniesienie 500 zł z wydatków inwestycyjnych na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu Cyfrowa Gmina. Komisja oba te rozdziały zaopiniowała pozytywnie. Dział 750, rozdział 758-14 to było wyjaśnienie w punkcie pierwszym wydatków, oczywiście pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-01 i 801-04, zwiększenie o 280 tysięcy złotych planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej.
Zmiany to w szkołach. Zmiany powinna, zmiana powinna zabezpieczyć plan wydatków do końca czerwca 2023 roku i komisja zaopiniowała tą pozycję pozytywnie. Rozdział 801-32, zwiększenie o 6559 zł planu wydatków na dokończenie przystosowania pomieszczeń na potrzeby szkoły muzycznej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 926 i w tym rozdział 926-01, zwiększenie o 6100 zł planu wydatków, przepraszam, 60100 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zakup 4 pomp na basen przy ulicy Rymanowskiego. I rozdział 926-04, zmniejszenie o 60100 zł planu wydatków bieżących BOSIR-u z przeznaczeniem na zakup 4 pomp na basen miejski przy ulicy Rymanowskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja zaopiniowała pozytywnie autopoprawki do uchwały w sprawie zmian w budżecie, a dotyczą one zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł na pozyskanych przez MOPS na organizację bartoszyckich spotkań artystycznych i 78 000 związane z przyjęciem od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania utrzymania części drogi krajowej na obszarze miasta i jeszcze 2040 zł, to jest wypłata rekompensat dla gospodarstw domowych ogrzewanych innym węglem, innym opałem niż węgiel i 1000 zł, zwiększenie wydatków na realizację projektu Cyfrowa Gmina. Wszystkie te autopoprawki komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie wraz z autopoprawkami. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt oznaczony numerem 1267. Również poproszę Panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce jest, opiniuje ją pozytywnie komisja. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów i nagród w gminie miejskiej Bartoszyce za osiągnięte wyniki sportowe. Jest to projekt oznaczony numerem 3/67. Poproszę Panią Radną Ewę Kapusto, Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o opinię na ten projekt uchwały. Stypendia sportowe i nagrody to mające na celu właśnie wspieranie rozwój szczególnie właśnie uzdolnionych sportowców zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Bartoszyce, a uchwała właśnie ta określa zasady, tryb i rodzaje oraz wysokość tych stypendiów i nagród, które właśnie zawodnicy uzyskujące wyniki sportowe za ubiegły rok. I uchwała na szczęście nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, bowiem ona jest corocznie wpisywana, przyznawana już w budżecie miasta. Mamy zaplanowane na to pieniądze, także nie zmienia to naszego budżetu. Komisja pozytywnie przyjęła jednogłośnie uchwałę. Dziękuję. Uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Punkt 7. Do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. Projekt oznaczony numerem 4/67. Poproszę panią Lucynę Jędryczkę w zastępstwie przewodniczącej komisji o opinię na temat projektu uchwały. Bardzo proszę. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. Agencja Mienia Wojskowego zwróciła się z prośbą o przekazanie na realizację budownictwa mieszkaniowego w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy teren o powierzchni około 2,7 hektara. Gmina Miejska proponuje w pierwszym etapie przekazanie działki o powierzchni około 0,8 hektara, która jest w pełni uzbrojona. Komisja zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 7e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę miejską Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 5/67. Również tutaj poproszę panią Lucynę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez gminę miejską Bartoszyce. Wojewoda przedstawił projekt porozumienia, który uwzględnia finansowanie zadań dotyczących prowadzenia w 2023 roku spraw związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy miejskiej Bartoszyce, przewidując dotację celową w wysokości 3000 zł, która pozwoli na utrzymanie tych obiektów na względnym poziomie. Komisja zaopiniowała tą uchwałę pozytywnie, jednak tutaj dyskutowaliśmy, że to są bardzo małe środki na takie całoroczne utrzymanie. Ale opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Puszko, później pan radny Kapuściński. Znaczy właśnie ta kwota, tak, 3000 zł, to już w zasadzie od paru lat jest ciągle ta sama. Tam ta trawa jest dosyć wysoka i trzeba by było ją skosić, bo to naprawdę wygląda nieestetycznie. I czy tutaj miasto w ogóle ma coś do gadania w tej sprawie, bo jeżeli my w zasadzie tylko dostajemy te niewielkie pieniądze, tak, musimy jednak zadbać o ten obiekt, bo to jest obiekt też historyczny. Tam byś trzeba było tablicę umieścić. Ja już o tej tablicy wielokrotnie prosiłem, że tam właśnie, kto tam jest pochowany, tak, żeby po prostu osoby, które przyjeżdżają do Bartoszyc, no i przede wszystkim mieszkańcy Bartoszyc, no mieli tą świadomość, tak, lokalną, tą historyczną, kto tam właśnie spoczywa na tym cmentarzu. I taka prośba, no, żebyśmy jakoś tak próbowali tutaj też negocjować z tym urzędem wojewódzkim, bo oni tam w zasadzie nam podrzucają kolejne zadanie, a nie dają żadnych pieniędzy. No. I my tylko to przejmujemy i tyle. No. No właśnie, za niedługo będziemy po prostu musieli wszystko sami robić, tak, a oni będą jak gdyby laury zbierać. Ale to nie o to chodzi, bo to chodzi o to, żeby to po prostu było dobrze utrzymane, tak, i to jednak trzeba tych ludzi po prostu upamiętnić, tak, i pamiętać o tych byłych, tak, mieszkańcach naszego miasta. Dziękuję bardzo, Kapuściński. To już, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu, kolega Jarosław bardzo dużo już powiedział tego, co, że tak powiem, ja chciałem wyrazić. Ja może zaproponuję na przyszły rok, żeby tworząc ten projekt uchwały, stworzyć jakiś projekt, czy w jakiś sposób zakres prac, które chcemy wykonać i po prostu je wycenić. I wtedy wojewoda, czy tam ktoś, kto będzie podejmował tą decyzję, albo na to przystanie, albo sam zauważy, że te 3000 to tak naprawdę to jest dwukrotne wykoszenie. Nawet nie wiem, czy to wystarczy. To jest raz. I jeszcze moja sugestia tutaj może do przewodniczącego albo do twórcy tego projektu. Myślę, że zasadne byłoby załączyć te porozumienie tutaj do tego dokumentu. Na drugi raz po prostu. Uwaga słuszna, przyjąłem, dopilnuję, żeby tak było. Proszę bardzo, pan sekretarz odniesie się do tych wątpliwości państwa. Szanowni państwo, panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu.
My co roku piszemy o zwiększeniu wydatków, ale po prostu tak jak pan Karol, pan radny sugeruje, opiszemy temat szerzej odnośnie odnowienia, poszerzymy to wycenę i po prostu, żeby się wojewoda do tego po prostu odniósł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie ma więcej pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5/67, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 8 porządku obrad. Jak już jestem przy głosie, poinformuję Państwa, że radni nie zgłosili, nie, to chodzi jeszcze w punkcie 8, to nie są jeszcze sprawy różne, tylko odpowiedzi na zapytania i interpelacje, ale informuję, że w okresie międzysesyjnym do Rady Miasta nie wpłynęły zapytania ani interpelacje radnych. Teraz jesteśmy w punkcie 9, w sprawach różnych. Jak jestem przy głosie, to informuję Państwa, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma z IPN-u w sprawie tablicy pamiątkowej skierowałem do wszystkich radnych Regionalnej Izby Obrachunkowej, zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego uchwały w sprawie tej, tą skierowałem do Komisji Programowej Budżetu. Z Urzędu Gminy w Bartoszycach otrzymaliśmy pismo do wiadomości zawiadamiające w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bartoszyce. Skierowałem to do Komisji Gospodarki Miejskiej. Z zespołu szkolno-przedszkolnego pismo do wiadomości, prośba o zwiększenie budżetu w celu wymiany oświetlenia skierowałem do Komisji Programowej Budżetu. Zarząd terenowy NSZZ Policjantów w Bartoszycach prosi o dofinansowanie, skierowałem to do Komisji Programowej Budżetu. Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie badania zgodności z prawem uchwały dotyczącej zmiany budżetu skierowałem to do Komisji Programowej Budżetu. I pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej, opinia sprawozdania z wykonania budżetu, skierowałem to również do stosownej komisji, czyli do Komisji Programowej Budżetu. Tyle z mojej strony informacji odnośnie pism, które wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym. Kontynuujemy, jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych, może pan sekretarz na początku, później pan radny Darski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, tutaj taki temat jeden z wielu, ale to co gmina planuje na swoim terenie, proszę do wszystkich mieszkańców, którzy sąsiadują bezpośrednio z działakami gminy wiejskiej Bartoszyce, żeby tam zajrzeli, bo może się okazać, że to co oni w przyszłości planują, zwłaszcza chodzi o przedsiębiorców, może nie bardzo korelować później z tym, co zostanie uchwalone przez gminę sąsiednią. Także proszę zajrzeć na stronę Urzędu Gminy Bartoszyce i wejść po prostu w zagospodarowanie przestrzenne i to, co jest planowane, zabrać, popatrzeć, czy dotyczy to ich działki, sąsiedniej działki, żeby później nie było rozczarowania, że coś jest uchwalone. Mamy z naszej strony tereny przemysłowe, a gmina dojdzie do wniosku, że tam trzeba będzie pobudować domki rodzinne albo budownictwo wielomieszkaniowe, bo mogą pozyskać jakieś pieniądze. Różnie może być. Także apeluję do wszystkich, żeby zajrzeli do tego dokumentu. Dziękuję. Proszę pana radny Darski. Poskryptum tematu tego mostu, to też jest zabytek na Bema. Mówimy o moście, który był kiedyś, a zrobiono tam nowy. Bo tu chyba burmistrz mówił o jakiejś siatce, to nie chodzi o siatkę, chodzi o budowę jakąś blachą czy metalową i tak dalej. Proszę państwa, powiem tak jak pani radna, pani przewodnicząca Basak. Chodzi mi o estetykę. Też chodzi mi o estetykę. Proszę przejść się po tym moście, zobaczyć jak on wygląda i okiem estety proszę na to spojrzeć. Tylko tyle. Dwie osoby tutaj mówiły o tabliczkach informacyjnych, które są, a zgłosili, że ich nie ma. Ja chciałbym, żebyście państwo też zorganizowali tak przy tym moście, to też jest zabytek. Żeby tam też była tablica informacyjna, a może doinformowanie, może to konserwator zabytków na to nie pozwala, żeby tam była tablica informacyjna, może konserwator nie pozwala, żeby tam jakąś renowację tego mostu zrobić i tak dalej. Także to w tym temacie po skryptum poprzedniego wystąpienia. Uchwalaliśmy swego czasu plan pracy Komisji Rady Miasta.
między innymi komisji rewizyjnej. Był tam temat kontrola inwestycji, pierwszy etap rewitalizacji Starego Miasta, zakończenie kontroli, pierwszy kwartał 2023. Czy dzisiaj możemy uzyskać informację jakąkolwiek, na jakim etapie komisja rewizyjna jest badania tego tematu, jakąkolwiek informację i kiedy doczekamy kompletną informację odnośnie sprawy przejrzenia tego tematu. To jest sprawa bardzo ważna. Teraz tak. No dobra, na razie dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ja może na gorąco poczekaj, to już pani przewodnicząca odniesie się odnośnie pracy komisji rewizyjnej, żeby to nie umknęła później nasze pytania. Kontrola rewitalizacji Starego Miasta nadal trwa. Wynika to z tego, że cała komisja, która składa się z 7 osób, uczestniczy w kontroli, w związku z czym mamy bardzo duże trudności, żeby się spotkać w pełnym składzie i żeby w pełnym składzie przejrzeć dokumenty. W związku z tym to trwa. Na pewno nie zakończy się w pierwszym kwartale, bo pierwszy kwartał już się zakończył. Jeżeli tylko zakończymy kontrolę, przedstawimy Radzie Miasta wyniki naszej kontroli. W sprawie tej komisji to proszę, bo jesteś członkiem. Proszę bardzo. Ja bardzo przepraszam, ale akurat tu nie o to chodzi, że my się nie możemy spotkać. Nie wiem, pani przewodnicząca, dlaczego pani takie rzeczy mówi. Musieliśmy czekać po prostu, aż sprawy sądowe, które są prowadzone w sprawie właśnie rewitalizacji, aż one się rozstrzygną, dlatego że nie mogliśmy kontrolować i wyciągać wniosków, nie mając orzeczenia sądu w niektórych sprawach. W tej chwili komisja poprosiła pana burmistrza o możliwość udostępnienia nam konsultacji prawniczej. Nie wiem, jeszcze nie otrzymaliśmy, to jest bieżący temat, także czekamy na razie i będziemy po prostu prosili prawnika o pomoc w naszej, w tym, co się zadziało w naszym rozwianiu naszych wątpliwości, o w ten sposób. Natomiast wtedy, kiedy komisje były zwoływane, wtedy wszyscy członkowie komisji się na nie stawiali. Także tutaj bardziej chodziło o to, że czekaliśmy na rozstrzygnięcia sądowe, a nie o to, że nie mogliśmy się spotkać. Dziękuję. No jasne. Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Azarewicz, a później radny Sarzyński. Chciałem troszeczkę sprostować wypowiedź radnego Witolda Darskiego. On się upiera, że most na ulicy Bema to jest most zabytkowy. Nieprawda, panie Witoldzie. Most ten w wojnie został zniszczony. On został odbudowany po wojnie i kształt mostu wojennego był kształt inny w formie łuków. Ten most jest w formie trapezu. Teraz jeszcze odpowiem, tak samo most kolejowy też był zniszczony. Został odbudowany po wojnie i też nie jest zabytkiem. Dziękuję. Dobrze. Teraz proszę bardzo, pan zgłaszał się ad vocem. No dobrze, tylko nie prowadźmy debaty odnośnie mostu. Króciutko na temat, dobra. To znaczy, no, mogę zastanowić, czy most odbudowany w 1945 czy 6 roku nie jest zabytkiem. No nie jest, okej. Okay. Ale czy on ładnie wygląda, czy on no jest... No to właśnie, to chodzi o... Estetyka, co inne. Dobrze, chodzi o estetykę, a nie o... Dobra. A nie już mieszać z faktami rzeczywistymi. Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Później Jarek. Proszę, pan radny Sarzyński. Na przedostatniej sesji mówiłem o bezpieczeństwie ruchu. I panowie, dokończcie. Proszę o spokój. I dlatego teraz ludzie zgłaszają do mnie sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu. I tak, chodzi o ustawienie luster, wyjazd z ulicy Oświęcimia, ofiar Oświęcimia, na ulicę Bema. To jest naprzeciwko, chodzi o lustro naprzeciwko wyjazdu przy totolotku. O. Wzdłuż chodnika jest parking, tam ustawione są samochody po lewej stronie wyjeżdżając. I po prawej stronie zresztą też. Te samochody przysłaniają wyjazd i
ludzie bardzo często muszą wyjechać na środek drogi, żeby upewnić się, czy ktoś jedzie, czy nie, więc wymuszają pierwszeństwo. Uważam, że za zasadne ustawienie tamtego lustra. Następnie ustawienie lustra przy przychodni, starej przychodni na ulicy Wajdy. Tam wyjazd spod tej przychodni, również parking, na parkingu, które są zaparkowane samochody, ograniczają widoczność i z lewej strony nie widać, w jaki sposób można byłoby bezpiecznie tam wyjechać. No i trzecie lustro, które jest przy ulicy Młynarskiej, róg Młynarskiej Jagiellończyka. Ja tam nie widzę już potrzeby takiej trzymania tego lustra, a w zasadzie przeniesienie tego lustra na ulicę Młynarską, powiedzmy sobie A. To jest wyjazd od szczytu Młyna, no prawie że naprzeciwko bramy wjazdowej do gminy. Od ulicy Młynarskiej, ponieważ tam też samochody zaparkowane na parkingu ograniczają widoczność i stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dziękuję. Dziękuję panu radny Puszko, proszę. Ja do tych pytań właśnie chciałbym uzyskać odpowiedź, bo tam nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, tylko w zasadzie jedna była odpowiedź, jak pan burmistrz Pedrykowski wychodził, że jak są pieniądze, to można wtedy cuda czynić. To właśnie tutaj zadałem kilka pytań. Między innymi właśnie zapytałem o ten zardzewiały znak z naszym godłem, tak, który znajduje się przy rondzie Sybiraków. Co z tym znakiem? Czy zostanie to właśnie odświeżone, tak, bo no, wygląda to naprawdę nieestetycznie, tym bardziej, że jest tam też nasz symbol narodowy na tym znaku. No tutaj na pytanie odnośnie tych pokryw do studzienek, no to już pan burmistrz powiedział, że nie ma pieniędzy, ale to jest akurat pomysł właśnie jednego z mieszkańców, który jest pasjonatem historii lokalnej. W większości miast po prostu są herby, tak, na studzienkach, zwłaszcza tych, które znajdują się w centrum, na pokrywach, tak, studzienek. No tak, no szkoda, że nikt wcześniej o tym nie pomyślał, tak jak była robiona rewitalizacja. Ale mam takie pytanie, czy w przyszłości istniałaby taka możliwość właśnie, żeby to po prostu te, które są na przykład w inne części miasta, przerzucić, a tam dosłownie kilka pokryw, tak, na których będzie właśnie, że tak powiem, będzie się znajdował herb, będzie też informacja odnośnie tych dat, tak, za założenia miasta Bartoszyce, no żeby po prostu jednak tą wiedzę historyczną mieszkańców i turystów zwiększać. Tym bardziej, że no miasto, mówię, pięknieje, no i by się przydało, żeby coś takiego też było. I jeszcze pytanie właśnie związane, ja wiem, że jeszcze teraz na razie nie ma żadnych informacji takich technicznych z przekazaniem tych gruntów miejskich dla Agencji Mienia Wojskowego, czy była jakaś w ogóle informacja, ile bloków zostanie postawionych? Czy mamy jakąś taką w ogóle wiedzę ogólną na razie, tak? No bo wiadomo, że to muszą być przetargi przeprowadzone. I to tyle z mojej strony. Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych? Wobec tego jeszcze pan Jan. Proszę bardzo, Janusz. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. Jedno pytanie dotyczy ulicy Mickiewicza. Tam mieszkańcy właśnie się do mnie zwrócili, bo tam jest w tej chwili po obu stronach zakaz zatrzymywania i postoju. Jak wiemy, tamte budynki przeważnie są zamieszkałe przez naszych emerytowanych byłych wojskowych, którzy już są bardzo leciwi i chorzy, i to chodzi tylko o to, że czy można rozważyć możliwość, żeby na przykład zakaz zatrzymywania postoju obowiązywał z jednej strony, nie tak jak w tej chwili w obu i w określonych godzinach. Chodzi o to, że niektórzy potrzebują po to, żeby na chwilkę podjechać, na przykład zadać insulinę czy jakieś inne leki swoim chorym rodzicom. To jedno pytanie. Teraz następna sprawa. Słowackiego, ta droga między garażami, którą inwestor kiedyś ją uszkodził, do dzisiejszego dnia nierozwiązana jeszcze jest. Dlatego trzeba powtarzać. No. Nie jest dalej to zrobione i nie wiemy, czy ten wykonawca, czy on tam zamierza coś zrobić, czy my sami musimy zrobić, no ale tam naprawdę jest tragicznie w tej chwili.
A tutaj odnośnie dla kolegi Jarosława odpowiem, jak był tutaj dowódca brygady zaproszony przez to przez Radę i przez pana burmistrza, dowódca brygady powiedział w ten sposób, że potrzebuje na dzień dzisiejszy ponad 130 mieszkań na CITO. Czyli to przynajmniej ze 4 budynki potrzebuje. Dobrze, więcej spraw nie widzę w sprawach różnych dyskutantów. Bardzo proszę pana sekretarza o oddzielenie odpowiedzi. Panie przewodniczący, szanowna Rado. Wszelkie zapytania dotyczące, czy wnioski dotyczące oznakowania proszę sformułować na piśmie, żeby nie było później wątpliwości, co, gdzie, mówimy o jakim lustrze i w którym miejscu. Tak, żebym to prosił i pana radnego Sarzyńskiego, i pana Pasjaka. Ja mam do pana radnego Puszki, może tak nie manię, że też pytam, jaki jest koszt mniej więcej takiego odlania żeliwnego studzienki, ile to kosztuje? Znaczy, ja tak akurat rozmawiałem właśnie z lokalnym przedsiębiorcą, który właśnie zajmuje się takimi odlewami, to mówi, że to jest około 400 zł. Taki jest koszt. Odpowiem panu teraz, że... Jednej pokrywy. Tak, przy rewitalizacji zastanowiliśmy się nad tym, burmistrz się mocno zastanawiał nad tymi pokrywami. Wtedy koszt był troszeczkę inny. Jeżeli to lokalny przedsiębiorca wykona, myślę, że pan myśli o Dąbrowie, odlewnie żeliwnej, to jest, przypuszczam, że z burmistrzem porozmawiamy. Tak, dlatego też burmistrz o tym myślał i na hydrantach są miejsca na tabliczki, nie były odlewane, ale są miejsca na tabliczki. Oczywiście, że jest. Dobrze. Coś tam było jeszcze? Proszę bardzo. Zawiały znak, to jeśli... Oczywiście poprawimy. Poprawimy po prostu, zobaczymy co tam jest. Panie sekretarzu, ja chciałbym się odnieść do tego, co pan powiedział. Na poprzedniej sesji i teraz zgłaszam problemy. I nieważne jest, czy ja zgłaszam je słusznie, czy niesłusznie, czy w danym momencie ja zgłaszam problem do odpowiednich służb urzędu, które się tymi sprawami zajmują. Nie rolą jest radnego, żeby decydował o tym, gdzie co ma stanąć. Rolą radnego jest zasygnalizowanie problemu. Wykonaniem powinien zająć się urząd. Jeżeli nie mamy osoby odpowiednio przeszkolonej w tej dziedzinie, to równie dobrze możemy skorzystać i posiłkować się Komendą Powiatową Policji. Przecież tam przekazywaliśmy pieniądze i dalej wnioskują, więc może są tam ludzie odpowiednio wyszkoleni, którzy wskażą miejsca niebezpieczne, wskażą znaki, które trzeba ustawić, pokażą służbom, gdzie te znaki są absurdalne, gdzie te znaki powinny stać, a nie rolą jest radnego, który będzie, rolą radnego jest tylko wskazać, a resztę ma się zająć urząd. My jesteśmy ciałem uchwałodawczym, a wykonawczym jest urząd. Dziękuję. Szanowna Rado, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Swego czasu były robione objazdy z policją wspólnie, Straż Miejska, przedstawiciele Urzędu Miasta podnośnie po drogach i sprawdzono oznakowanie. Teraz jakoś nie wiem dlaczego, ale jakoś tak tego się nie robi. Nie zauważyłem, żeby to było robione od paru ładnych lat. Dlatego to miałem do pana prośbę, żeby pan te miejsca wskazał po prostu na piśmie. Obieg dokumentów jest taki, zapytania, interpelacje radnych też jest coś takiego. Pan może zapytać, puścimy to po prostu w obieg, będziemy wiedzieli co, gdzie, jak, czy porównamy z tym, co jest i po prostu temat zostanie rozpatrzony. Wtedy pan dostanie konkretną odpowiedź, czy lustro zostanie postawione, czy już zostało postawione, czy znak został zmieniony na stronę, chodzi o godziny, bo to, czy po prostu nie ma takiej potrzeby, czy chodzi o to, żebyśmy my później nie popełnili błędu, że jeżeli, tak jak pan Janusz Pasek mówił, ulicy Mickiewicza,
ulica Mickiewicza, który odcinek pomiędzy skrzyżowaniem Struga czy Słowackiego, czy Struga i Wojska Polskiego, bo tam jest w godzinach, bo to są dwa różne rzeczy i może być, że wstawimy znaki w dni parzyste, dni nieparzyste i później będzie też, nie będzie to się podobało. Dlatego prosiłbym odnośnie samych lokalizacji miejsc i problemów też króciutkie pismo do nas napisać i pójdzie tam, gdzie trzeba. Dziękuję. No to może pan Starzyński dokończy, później pan radny Pipiejko, później pan Tadeusz. Chodzi o to, że ja wyłuszczyłem miejsca niebezpieczne, ja pokazałem brak znaków, brak jakiegokolwiek oznakowania, ale ja nie zrobiłem przeglądu całego miasta, dlatego wnioskowałem, żeby odpowiednie osoby się tym zajęły. Ja nie będę jeździł po całym mieście i sprawdzał, czy znaki są prawidłowo ustawione, bądź nie. Powinny to zrobić odpowiednie służby, dlatego zgłaszałem to kompleksowo. Należałoby przejechać przez miasto i sprawdzić, gdzie, co jest źle zrobione albo jest przesadzone. Dziękuję bardzo. Pan radny Lipiejko, proszę. A ja mam taką sprawę. Dzisiaj mówiliśmy dużo o zabytkach, bardzo pozytywnym słowa tego znaczeniu. A ja ciągle wspominam o trzech zabytkach takich naszych bardzo wizytowych, czyli szpital, arsenał i fabryka mebli. Ktoś mi odpowie, bo ja kiedyś pytałem, czy są płacone podatki za to przede wszystkim i co w tym temacie dalej, bo się zmieniają właściciele, coś tam się dzieje. Środek, arsenał jest masakra. Na kwadrat nie możemy wjechać, sami wiecie. Sypie się ten budynek, no chyba czekamy wszyscy, żeby się posypał sam, tak? Bo to chyba o to chodzi tak naprawdę. I wtedy chyba wszystko pójdzie, bo tak naprawdę nie mamy tutaj żadnej informacji, co się dalej będzie działo. No, w samym środku miasta. No. Nie wspomnę o fabryce mebli, gdzie też tam się pewnie nic nie dzieje. Nie wiem, jak to. Ciekawa sprawa, powiem wam. Fabryka mebli, niby jest tam syndyk, a stoją rzeczy z bodajże firmy, która funkcjonuje naprzeciwko, więc jakby to jest wynajmowane. Użyczane. Nie wiem, jak to jest możliwe. Takie sytuacje chyba być nie mogą. No i wrócę do tego, czy tam wszystko jest uregulowane dla miasta odnośnie podatku. Trzy rzeczy. Dziękuję. Pan radny Azarewicz, później pani przewodnicząca. Chciałem wrócić do tematu, co tutaj powiedział sekretarz odnośnie i był temat odnośnie po prostu przeglądu. Z jednych z kadencji wcześniejszych, będąc radnym, byłem w Komisji Samorządu i Bezpieczeństwa. Myśmy jako Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa, przewodniczącym był pan Tadek Sołotki i żeśmy organizowali taki przegląd po osiedlach, co do czego, jak. Tak samo tu proponuje pan przewodniczący Bezpieczeństwa Komisji, niech zorganizuje taki przegląd. I wtedy można przejść się, był wtedy ze Straży Pożarnej, z Policji, ze Straży Miejskiej i można wtedy spokojnie przejrzeć co do czego, jak. I te wszystkie błędy wyjdą. Dziękuję. Panie radna, panie przewodniczący, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. To, co powiedział przed chwilą radny Tadeusz, Tadeuszu drogi, pamiętasz naszą komisję, którą nazwaliśmy chodnikowo-drogową. Pracy mnóstwo wykonanej i co z tego? I co z tego? Chodziliśmy, jeździliśmy, spotykaliśmy się po pracy wielokrotnie. No oczywiście część jakby dróg. Część dróg zostało wziętych pod uwagę oczywiście i jakby zostały one zrobione, no ale nie wiem, czy to jakby też jest naszym zadaniem. Ale chciałam też jeszcze powiedzieć do tego, co powiedział tutaj Janusz i super, bo my jakby, ja już nie wiem, też z uporem maniaka piszę i mówię na sesjach odnośnie właśnie tego dojazdu, w zasadzie tej drogi, która tej wewnętrznej przy ulicy Słowackiego 28 i
i tych bloków, jakby, które się stykają ze słowackiego 28. Ja tylko zadałam takie pytanie, czy urząd rozmawiał już z głównym wykonawcą przeprawy mostowej odnośnie jakby, no nie wiem, zajęcia się tym tematem, ponieważ została ta wewnętrzna droga zniszczona przez ciężki sprzęt. No i jakby na to też nie uzyskaliśmy odpowiedzi. I to też również zawarliśmy, ja przynajmniej złożyłam i wniosek do budżetu, rozumiem, nie ma pieniędzy. Natomiast no, też chciałabym wiedzieć, czy jakby prowadzono rozmowy. I jeszcze jakby puentując to wszystko, co powiedział kolega Jarek, to co powiedział pan Witek, to, że my mówimy o tym, że o tak zwanej szeroko pojętej estetyce i harmonii w mieście, to jest bardzo istotne. Z ludźmi trzeba rozmawiać, a my, drodzy państwo, nie bądźmy zaściankiem. Wyjdźmy z tego zaścianka i dbajmy i uczmy się od lepszych. Obserwuj to, co obserwujemy gdzieś w większych miastach. Mówię o tych kwiatkach, czy my damy przedsiębiorcom, czy nie. Spróbujmy z nimi rozmawiać, być może wspólne rozwiązanie znajdziemy i te nasze obejścia biznesowe jakoś, no nie wiem, zagospodarujemy, żeby to miasto wyglądało ładnie. Z drugiej strony też oczywiście trzeba się znaleźć w pozycji urzędnika, bo my radni tylko jakby sugerujemy, zaznaczamy, wytykamy. I ja rozumiem, bo sztab ludzi pracujący nad tymi wszystkimi naszymi tymi zadaniami, o których my mówimy, no może jest taki niewielki, my może za dużo jakby też chcemy, ale zróbmy to wspólnie i rozmawiajmy z ludźmi, bo to jest chyba jakby najważniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze są pan radny Darski, pan radny Nazarewicz, proszę. I tu się kłaniają też te już częstokrotnie omawiane pomosty nad Jeziorkiem Leciarskim. To niejako może zamknąć temat, można powiedzieć, rewitalizacji Jeziorka Mleczarskiego jako miejsca wypoczynku i rekreacji. I teraz jest program Polska jest jedna, program dla samorządów. I uważam, że jeżeli Urząd Miasta nie przygotuje takiego projektu pod ten projekt rządowy, to będzie grzech zaniechania, no bo nie może tak być, że w przyszłym roku kończy się ważność projektu, a w tym roku drugi rok miejsce rekreacyjne będzie miało etykietki, że nie można tam wejść, nie można z tego korzystać i tak dalej. No nie może tak być i po prostu uważam, że będzie to duży grzech zaniechania, jeżeli Urząd Miasta nie przygotuje takiego projektu na pieniądze rzędu 300 tysięcy z tego projektu. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Ozorowicz. Szanowna Rado, pani wiceprzewodnicząca Basak, to co żeśmy zrobili przegląd i my jako całość Rada nie jesteśmy do tych wszystkich wniosków konsekwencji nie wyciągamy. A wyciągnięcie konsekwencji, żeby pokazać, jak to się mu tą palcem pogrożenie, to jest miesiąc czerwiec. I w tym miesiącu jest okazja pomachać palcem władzarzowi miasta. Dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan burmistrz się odniesie, może tak jakoś. Może tylko proszę. Kilka zdań takich refleksji, bo rozumiem, że tutaj nie do wszystkich kwestii trzeba się odnosić w rozumieniu jakimś polemicznym, bo państwo wyrażali swoje oczekiwania. To wszystko jest protokołowane i będzie przez nas analizowane, jeśli chodzi o szeroko rozumiane rozwiązania i rozstrzygnięcia. Ja tylko, ponieważ ten wydział bezpośrednio nadzoruje jego pracę, pan burmistrz Piotr Petrykowski, chcę zapytać panie do kierownika Wydziału Technicznego, czy my jesteśmy, zakończyliśmy pracę nad projektem, panie Czesławie, funkcjonalno-użytkowym jeziorka? Znaczy ten temat prowadzi Wydział Inwestycyjny. Aha, rozumiem, czyli tutaj... Jest dokumentacja, jest... Tak.
Tak, i dlatego też ten wniosek pana radnego Darskiego będziemy tu analizować w kontekście aplikacji o środki finansowe, jeżeli ten projekt już jest w Wydziale Inwestycji zakończony. Tak samo sprawdzę w Wydziale Inwestycyjnym. Zwracam się do pani radnej Basak i do pana radnego Pasjaka. Na jakim etapie negocjacji, ustaleń, rozstrzygnięć jest kwestia tej nieszczęsnej, uszkodzonej drogi, bo już o tym mowa jest co najmniej od kilku sesji. I myślę, że to wreszcie trzeba w jakiś sposób... Dwa lata. W jakiś sposób bardzo konkretny rozstrzygnąć. Sprawa dotycząca szeroko rozumianej estetyki. Też jestem zwolennikiem i człowiekiem, który uważa, że miasto też i wiele w tym zakresie, zwróćcie uwagę, robimy. No, pewnych rzeczy nie możemy, jeśli chodzi o estetykę, zieleń, kwiaty, jakieś udekorowanie miasta. Wiele spraw, jak chociażby dzisiaj sygnalizował pan burmistrz, od nas nie zależy. Ja nie rozumiem tej decyzji Zarządu Dróg Krajowych, jeśli chodzi o nieprzekazanie tych rond. Dlaczego Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zarząd Województwa mógł to zrobić i te dwa ronda są no, w jakimś tam estetycznym układzie i funkcjonalnym wykonane i przez nas monitorowane i pielęgnowane, a te dwa ronda nie są, które też są jakimś przecież wizerunkiem tego miasta. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące bezpieczeństwa, to bardzo słuszna tutaj jest supozycja pana radnego Azarewicza, że może właśnie panie Karolu Komisja Bezpieczeństwa by wynotowała te wszystkie sygnały i od mieszkańców i od radnych, gdzie są ewentualne wątpliwości co do dzisiejszego oznakowania, dzisiejszych reguł, które są obowiązują w mieście. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Panie Burmistrzu, ja jedna prośba odnośnie jeziorka. Jeżeli już będziemy występowali o jakieś dotacje na remont tych pomostów, czy można by było jednocześnie na przykład wystąpić do naszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, żeby zrobili projekt ożywienia tego jeziorka, czyli żeby to jeziorko żyło? Bo w tej chwili ta woda jest stojąca, no i wiadomo, że latem jest ta woda nie uniemożliwia kąpiel i tak dalej. Czy byłaby możliwość, żeby to jeziorko stało się z powrotem kąpieliskiem? No mamy piękne jezioro w środku miasta, a tak naprawdę co z tego, że my pomosty tam zrobimy, jak zrobimy to dla rybaków, tak, żeby mogli, dla wędkarzy, bardzo przepraszam panowie wędkarze, dla wędkarzy, którzy będą tylko łowili ryby, a jest to naprawdę, ja jako dziecko się tam kąpałam i naprawdę było bardzo fajne miejsce i takie klimatyczne. I moja druga uwaga, szanowni państwo, w Komisji Bezpieczeństwa nie są specjaliści. My jako radni nie jesteśmy specjalistami ani od tego, od projektów, ani od inwestycji, ani od na przykład znaków drogowych, tak? A więc ja nie wiem, jaki jest cel, żeby komisja chodziła po mieście, sprawdzała, czy tu jest taki znak, czy on stoi zasadnie, czy nie. Tym powinni zająć się specjaliści z Urzędu Miasta. Jeżeli jest taki sygnał od radnych, a więc jeżeli nie ma w Urzędzie Miasta też specjalistów w tym względzie, mamy powiatową komisję, możemy zlecić, ale nie oczekujmy, że radni będą teraz biegali po chodnikach i sprawdzali, no przed wyborami pewnie będą, to inna rzecz, ale żeby nie biegali po prostu i nie sprawdzali, czy ten znak jest tutaj zasadny, czy niezasadny, czy jakiś znak dostawić, czy nie dostawić. Jeżeli my, tak jak pan Szarzyński powiedział, tak jak pan Ryszard powiedział, my jesteśmy od sygnalizowania. Natomiast tutaj już państwo musicie wymyśleć, co trzeba zrobić i kogo wysłać w to miasto, żeby ta sprawa była dla mieszkańców przyjazna i żeby była załatwiona to, co mieszkańcy zgłaszają. Dziękuję bardzo. Proszę pana radny Dorski. W temacie poruszonym przez panią Zabłocką. To znaczy, tam jest też problem, bo ja rozmawiałem z kierownikiem Polskich Wód, że kilka lat temu było podpisane porozumienie właśnie z tymi rybakami, nie, z wędkarzami. Inny jest ekosystem wodny dla wędkarzy, inny do kąpieli. I tutaj trzeba właśnie ten temat rozstrzygnąć, jakie to ma być jeziorko, dla kogo przeznaczone. Pan kierownik mówił, że no kwestia
decyzji jakiejśkolwiek. Jeśli to być akwen kąpielowy z pomostami do kąpieli i rekreacji jako całe otoczenie jeziorka, no to trzeba te porozumienie, które kiedyś było zawarte z wędkarzami, no zmienić i wrócić do struktury, że to ma być kąpielisko, ośrodek rekreacyjny, te jeziorko i tak dalej. Także to też jest ważne, żeby o tym nie zapomnieć. Pan burmistrz ma coś do dodania w sprawach różnych. Ja tylko chciałem tak delikatnie ad vocem zauważyć, że moja myśl, jeśli chodzi o wniosek pana Zarewicza i ewentualną pracę tej komisji, bo to i w kompetencji tej komisji są te kwestie bezpieczeństwa przecież naszego miasta, to tylko jest na zasadzie właśnie sygnalizacji tych problemów. Natomiast oczywiście, że właściwą merytoryczną ocenę to muszą przeprowadzić i nasi pracownicy, i specjaliści, i przedstawiciele Policji Państwowej, i być może ktoś jeszcze, żeby takie, a nie inne rozwiązanie już wprowadzić w życie. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Lipiejko ma słowo. Zadałem dwa konkretne pytania. Tylko dwa pytania były. Czy płacone są podatki za te rzeczy, które wymieniłem? I co jest w tych sprawach? Krótką odpowiedź. Wiem, nie wiem, są płacone, dowiem się. Dobrze. Jeszcze raz chcielibyśmy to usłyszeć. Już pan skarbnik odpowiada. Jeżeli chodzi o dawny arsenał i stary szpital, podatki są odprowadzane w pełnej wysokości. Natomiast jeżeli chodzi o dawną fabrykę mebli, nie. Dlatego, że ta fabryka jest w stanie upadłości, zarządza tam syndyk. Wszystkie sprawy egzekucyjne, które zostały wszczęte przed terminem upadłości, w związku z tym zostały umorzone. No to tak mówi kodeks. Natomiast syndyk składa deklarację na podatek cały czas i w momencie, kiedy będzie podział masy spadkowej, no wtedy będziemy uczestniczyć w tym podziale, a na razie nie płacą. Według kolejności, tak, tak. Najpierw Skarb Państwa, wiadomo. Tak, tak. Proszę, ale będziemy już kończyć, panie Tadeuszu. Proszę bardzo. Wrócę do tego jeziorka. Szanowni Państwo, ja pamiętam to jeziorko ponad 60 lat temu, jak ono wyglądało. Ono było jeziorkiem przepływowym. I rybnym. I tam ryby była bez zarybiania, pełno ryby było. Po przebudowie tego jeziorka stał się po prostu stawek. Tak. I taka jest przyczyna. Trzeba wrócić do tego, żeby połączyć jeziorko bezpośrednio. Ja pamiętam, w którym miejscu było wejście tej wody i ono będzie przepływać i nie będzie kwitło i wróci ryba z jeziorka Kinkowskiego, wejdzie i wróci i wtedy kąpali się i nic nie przeszkadzało. Tak samo do tego wrócić. Kiedyś na początku propozycję pan przewodniczący dał, żeby zrobić właśnie te połączenie, bo wtedy żeśmy rozmawiali, jak ten kanalik byłby połączony, zrobić mostek taki po to, żeby to jeziorko uatrakcyjnić. I wtedy raz będzie przyjemniej i dla spacerowiczów i wygląd jeziorka będzie inny. Nie będzie woda kwitła i ludzie będą mogli się kąpać. Dziękuję. No między innymi do tego zmierzała inicjatywa pani Elżbiety Zabłockiej właśnie, żeby katedrę, ewentualnie jakąś katedrę na UWM-ie zaangażować w to, poprosić, żeby nam powiedzieli, co zrobić, żeby w tym jeziorku można było się kąpać po prostu. Jak, czy wrócić do starych... tak. Jeszcze końcowe zdanie ma pani przewodnicząca, proszę. Może końcowego to nie mam, ale chciałam tylko powiedzieć, drodzy państwo, że... No my tutaj mówimy o tych swoich pomysłach teraz, a gdzie byliśmy wszyscy, jak pracowaliśmy nad strategią rozwoju miasta Bartoszyce? Ja pamiętam, ja wiem, no ale no, ja oglądałam oczywiście te spotkania, gdzie pani Wioletta też jakby prowadziła czy moderowała te spotkania warsztatowe. Dwie, trzy osoby. Może jedno pismo wpłynęło od stowarzyszenia, tak, od stowarzyszenia z jakimiś pomysłami i propozycjami. Więc myślę, że też warto i a propos tego, że my powinniśmy jakby tutaj pani kierownik Marta wspomniała o tym, że statut
statut społecznej Rady Seniora jest zawieszony na BIP-ie do konsultacji, to ja miałabym tylko taką prośbę, jakby można było tym środowiskom senioralnym zasygnalizować, że rzecz się dzieje i trwa do 10 maja, bo szczerze mówiąc BIP znany jest tylko nam, tym osobom, którzy szukają przetargów i tak dalej, i tak dalej. Więc miło by było, no bo niestety my jednak musimy pytać o tą opinię publiczną, żeby to było pełne, spójne. Dziękuję. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 67. sesji Rady Miasta. Dziękuję Państwu za obecność.